zła z niej, szprycha! <grym> Wikipedia jest na przykład takim źródłem, który jest słuchem. Chyba że czytasz o wodzie. I to jest. ma swoje <grym> Nie mówi się sikaj, mówi się szaś. <grym> <grym> oh wow, Yes! Czemu ten batonik tutaj leży na tym to. Teraz wzruszyłam w wodę. <grym> Przyniosłam sobie dzisiaj batonika do kawki. Tak, ale to miał. To miał... <grym> Ja wiedziałem, że tutaj się rozluźniamy w ramach tego podcastu. Jeszcze ale nie raz, myślałem, aleśmy, że aż tak. tak. To jest najlepszy odcinek. A Trwa minuta niecałą. Ja się rozpakałem już. Znaczy <laughs> też tym, co zrobiliśmy przed y, odcinkiem, ale mm -hmm. to mnie bardzo rozbawiłeś, Ale to by było mi potrzebne do sceny, którą chciałem zacząć. Oj! I moja scena to są parę słów. Prosimy. Zobaczymy, czy to się wydarzy. Oczywiście. Ale pomyślałem, że dzisiaj taki luźniejszy odcinek o naszej pasji. O! <laughs> y, więc y, pomyślałem, że zacznę scenę tak. Proszę. <laughs> Czemu teraz jestem rozmawiany na maksa? Ale chciałem zrobić tak. No, panie dygnitarzu, jak mi to pan będzie tłumaczył? My tu przyjechaliśmy, ubrani. Mm -hmm. Mm. Mm -hmm. A tu jest taki cyrk. No No, no, no ale, właśnie. No ale jest. Jakby jest teraz cyrk, ale. Za godzinę, dwie godziny nie będzie cyrku, tylko będzie dokładnie tak, jak jest ustalone i ma być zrobione. O której ja miałem być, 13 czy 15? No, o 13 miał, 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 no miał jestem. Pan być. No pan A cyrk? No, cyrk jest. Cyrk się zawsze rozkłada chwilę, prawda? To też nie jest taka sytuacja, że, że ten namiot, on ma te takie pale, prawda? I, sztablety. Sztablety. I. To y ja wiem. No, 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 Pan wie no bo to jest też pana nazwisko, prawda? Chociaż już pan pewnie dawno nie robił i pan już też może zapomniał, że to się troszeczkę, ja nie oczywiście tutaj nie imputuję, ale to się trochę rozkłada, prawda? klauny się trochę też malują. To... W klauni. W klauni, yy, no to z nerwów, bo, bo, nie, bo nie wiedzieliśmy nie, o tym, że pokojnie. pan My myśleliśmy w ogóle ja nie że chciałem też tą, stresować, że Pan kogoś przyśle w ogóle. My wiedzieliśmy, że będzie kontrol. Nie, ja no, jestem. Ale my nie wiedzieliśmy, że pan oso osobiście. Ja jeśli... w, dzień, w dzień pierwszego koncertu zawsze jestem ja. Naprawdę? Tak, w każdym sezonie. Ja przepraszam, ja też po prostu też. No, dużo, Spokojnie. Dużo, dużo piję, ale. Już nieważne. Mm, tak jak mówię, no y, i słonie są gotowe, i są. Y, Mnie i słonie małpy... to nie interesują no, najmniej, szczerze mówiąc. No Bo to... Słonie to zawsze. Słonie zawsze zrobi, co ma zrobić słonie. Mm, ale... Proszę mi o zebrze opowiedzieć. Bo słyszałem co nieco. A czy można by było najpierw wiedzieć, co pan usłyszał, żebym też. Żebym... Rozumiem, jak to jest: poliszynela. Yy. <grym> Zebra. To ja powiem tak. Ja, ja powiem tak. Yy. Zebra podobno nie ma dwóch kopyt? Nie. Czy więcej? Czy źle usłyszałem? Dwóch kopyt, on, ona ma te kopyta, tylko ona no po jak prostu. Ma, na jak nich dwóch nie, nie ma, to ma pewnie dwa. Ona po prostu na nich nie stoi. Ona stoi na tych przeciwstawnych swoich. Tak. Natomiast paski, których nie było jeszcze ostatnio, są domalowane i jest normalnie, to to też tak słyszałem, jak, ale już jest to poprawione. A na, a na taką popyta mamy zamiar złożyć dzisiaj, ale to też myśleliśmy, że pana nie będzie to. To ja mam takie pytanie: kto wpadł na pomysł, żeby całą zebrę owinąć tym foliowym i oszprejować, a nie wyciąć ten wzór? Tak, bo ja wytłumaczę już. No. Bo, żeby to miało sens. Ona jest cała czarna teraz. Gdzie są białe paski? Bo ona, są, ona jest czarna, dlatego, że my myśleliśmy, że zrobimy tak, że jak pan każe. Bo nie ma, rozumiem, pieniędzy na zebra i musimy te konie przewalskiego za każdym razem przewalać na te zebry. To my zrobimy czarnym szprejem białego konia i potem. Z odkleimy takie, jakby najpierw się przyklei paski, poszprejuje się na, na, no i... na czarno, ale to robił Dawidek, niestety, Uff, i on nie no nakleił tych pasków. Jest cały czarny? Jest cały czarny koń teraz. Jest. <noise> jest, jest, jest koń. No i jak mi powiem, że to jest zebra? Na, na tym etapie mamy dwa pomysły. Mm -hmm. Pierwszy jest taki, żeby mm, przygasić światła. I to jest. Na... I to jest. Panie o, dyrektorze, że... Nas... Nie... naszym zdaniem, ten, ten lepszy pomysł. To będzie przecież. Jeszcze ciemniejszy ten koń. By... Tak, ale tak będzie powiemy... no tak. Ale, ale właśnie. A gorszy pomysł? Gorszy pomysł. Może się pan częstować. Ja teraz w nic nie przełknę, wie pan. A, 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 a ten gorszy pomysł. Budeszka tam jest. O, no to jeśli, jeśli, jeśli można. E, jeśli, jeśli można powiedzieć o tym gorszym pomyśle, drugim, który też jest, jest w grze, e, to my mamy pomysł, żeby zrobić to odwrotnie. Czyli żeby teraz nakleić paski i pomalować go na biało i żeby odklejając paski paski były, jakby żeby zostały czarne, okay. ale jest obawa i tutaj dlatego mówię, jest gorszy pomysł, że jak my teraz przykleimy, bo żebyśmy ustalili fakt, koń jest teraz, zebra przepraszam, jest teraz czarna. Tak. I teraz my naklejamy paski zakładając, że się Dawidkowi uda, To mm -hmm. jeszcze teraz też nie jest w stanie zagwarantować, dlatego to też jest gorszy pomysł przez on nakleja paski, dajcie Panie Boże, i potem robi na biały. Koniec oryginalnie biały, to pan, pan, pan przepraszam, zebra, to pan wie. I teraz jak... Nawet my, zakładając, że są paski, odkleimy, to jest oba, oba, obawa, że czarna farba odejdzie z paskiem. Czyli, czyli my będziemy mieli konia, zebrę pomalowaną na biało, odkleimy i odsłonimy białą sierść. Rozumiem. To jest, to jest, to, to jest ten klops, który jest obecnie. To jest ten klops. Boże, dobrze, że przyjechałem. No, nie wiem, czy dobrze właśnie, ale, ale no... Dobrze, bo tak ja, jak mówię. ja wiem coś, czego pan nie wie. Proszę powiedzieć, bo jest przedstawienie o 18, więc jeszcze zdążymy. Ja panu przywiozłem zebrę. Naprawdę prawdziwą. Ja mam na sulejówek. Mam. Ona pra... jest mini, mini, mini. Jak bardzo mini ona jest? Widział pan Seychento? To się mieści do Seychento. Z tyłu. To może my byśmy te światła przegasili? No jednak? może! <noise> dobrze. Nie. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Panie dygnitarzu, powiem tak. Uśmiałem się, wie pan? No, przepraszamy, że tutaj naszym kosztem... Nie, cyrk to jest zabawa. Tak. I my <noise> też się <noise> musimy bawić, <noise> no. Ale, żeby nie było... Że tutaj kiki dyrektorzy się zamknęli w namiocie i, i się śmieją? Tak. Zwolnijmy wszystkie klauny. <laughs> no, ale... Żeby były konsekwencje, wie pan. Ale, ale to nie, nie... Dawid jest klaunem? Nie, 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 on jest pana siostrzeńcem. <laughs> no tak. W, więc my Pędcym na niego tak bał. średnio możemy krzyczeć, wie pan, więc. Yy... Więc, więc to ma swoje konsekwencje właśnie. To nie, to Dawid ma awans, a klauni out. Może pan wybrać jednego klauna, a ja panu klaunu znajdę. Dobrze. Do sejmu pójdę. <grym> o oh wow! Yes! Ależ piękna klawerka. Fajnie. Taka kabaretowa, co? To jest właśnie, tak, to jest, to jest ten, to jest w going for jest joke. wielu klaunów. Tak, to jest właśnie to legendarna. Ale legendarne. dobra, się ze śmiechu. O Jezu, ja byłem tak zestresowany strasznie, tak mnie, tak mnie przygniotłeś tym. No, bo ty, ty jesteś ten... w Wo. Ja jestem WWO, no tak, to prawda. E, ja jestem, o właśnie chciałem powiedzieć, że ja jestem, y, no właśnie nie powiedziałem, że, że w ostatnim odcinku tam też powinien być jakiś skrót. No. I ty, zobacz, to... osoba multipotencjalna to jest om. Fajne? Fajne. Fajniejsze niż Wy macie? Bo Wy macie, Wy cały czas jeździcie na tym skojarzaniu z Jędkarem i sokołem. Tak, nie? Tak. ile można. A my mamy takie, wiesz, om. Fajne. On mi się bardzo kojarzy z Johnem Lennonem, więc dobra Naprawdę? Czemu? No bo tam był cały ten taki. To było ono. No nie, ono to była matopeja, ale. i, i, i oko, ale. Y... Jo. <śmiewanie> jeszcze raz Ale Ja no e... się już w ogóle nie przejmujemy, <śmiewanie> tym, że tu się coś Nie, ludzie kamer... to rozumieją Chodziło ja mi o to, że A ludzie jeszcze nie wiedzą O nie, nie mogę takie rzeczy powiedzieć Chociaż to będzie za dwa tygodnie co najmniej, nie? To <śmiewanie> To odcinek który? Ten, co teraz nagrywam, tak. Yes. tak, tak. Tak, tak, tak. Ale to nie mogę mówić, bo to chodziło mi o y, muzykę, którą słyszałem przed premierowo. Ale nie powiem słowa więcej, A. żeby nie sugerować. No dobra, no dobra. Ale będzie. Oh. No to co, zaczynamy ten. Ale. Bo, bo ty powiedzia <głos》>, powiedziałeś co? Co? A O tym skrócie. A, że A. John Lennon. No, no nie. Oni przecież byli bardzo tacy w pewnym momencie buddyjscy. A tak, w tych szmurach. No, w w ubraniach końcu. chodzili. Tak, w szatach. W chciałem szatach. powiedzieć. W szatach. W szatach, chciałem powiedzieć. Chciałem oni, powiedzieć w szatach. Oni pod koniec kariery, w sensie przy ostatniej płycie chyba byli tacy bardzo w ogóle dalekowschodni. Że nie jedli mięsa? O! o! Panie. Panie. Dobra, zaczynajmy No do dobra, no to proszę. Hej, hej, hej! Koportem Kto powiedział, że nie możemy tańczyć sobie w Kto powiedział, że nie możemy. Intra, to już wszystko. Tu już tylko małpy brakuje. Mał, małpy i żebyśmy na drzewo weszli. To są dwie rzeczy, które. Tak, jeszcze na, na, drzewo na drzewo wejdź. Na drzewo wejdź. No No, no i o? co? Dobre to nie? No. Ten chleb, maca to ja jest, się, tak? Ja się dziś tak maca. Mhm. Maca takie... to jest, nie lubię tego słowa. Powiem tak. Yy, maca brzmi, jakby ktoś zrobił parodię maty. Ja jestem maca! 200 dni do egzaminu gimnazjalnego. <laughs> Parodie maty, niesamowite. Wiesz, Mata wyluzowany, spięty, normalny, fajny chłopak, współczesny, geniusz, też kurwa po prostu. Naprawdę? Tak uważasz, bo ja, ja nie wiem, ja, ja nie znam się na muzyce i Oj. podobało mi się parę jego pisek, schodki, bardzo lubię. Ale to jest po prostu taka rzecz, przy której ja się tak trochę pobuję, wiesz, co chodzi, ale nigdy nie myślałem o nim w kategoriach jego warsztatu, no, a, jest a masz... tak? No, ja, ja w ogóle widzę w nim to, co o nim mówią. Ci, A ci, co go lubią. A powiedz mi, czym on się tak wyraźnie odróżnia od sceny hip-hopowej w Polsce? Po Dojrzałością. Dojrzałością jak na swój wiek, tak? No. Tekstów? Tekstów, ale generalnie on ma, ma, ma jakąś taką głębię po prostu, że jeśli da radę i, i, i będzie zdrowy i będzie o siebie dbał, to, Oj. to widzę po prostu, no właśnie, no, widzę po prostu mega wrażliwego gościa, który jest w stanie na długi czas mówić rzeczy, które będą ważyły i będą miały znaczenie, nie? I wpływ na to, czym jest popkultura, po prostu i... Ja wiem, nie wiem, nie mówię, że wszystko, co robi, jest. No pewnie. Jakby, wiadomo, dobre nikt i te. nie ma takiego Wiadomo. No, wiadomo. A ja się cieszę, cieszę że Ciebie do... widzę. Okej. Okay. Ja Ciebie też się cieszę, dla Ciebie. My dla Was mamy My... dzisiaj program. O! Czymś, co sprawdzaliśmy, czy my czasami nie nagrali już tego Tak. A wiecie dlaczego myśleliśmy, że nagraliśmy? Dlaczego? Bo mieliśmy o czasopismach. Czasopismach i młodości. To było troszeczkę związane i wydaje mi się, że zahaczaliśmy wtedy o tę nostalgiczną kapsułę. <noise> tak. I ta nostalgiczna kapsuła zostanie dzisiaj otwarta po raz kolejny. Ty, a jakby się dało zrobić co? kapsułę czasu tak. na przyszłość, to ja bym ciebie zamknął tam. O, żeby wow. ktoś miał takiego najlepszego przyjaciela, jak ja miałem. Fajnie. Ale wiesz, że wtedy czysto technicznie nie miałbyś mnie, ponieważ byłbym zakopany pod ziemią na długie lata. I ktoś by mnie odkopał dopiero jako trupka. Chyba, że masz jakiś pomysł na to. Rurka! Rurka do oddychania! No to fajne mamy plany, nie? Dobra, na, kochane, na O czym dzisiaj rozmawiamy? Rozmawiamy o kolory. Le -le -y. yy, tak. Będziemy... Najlepszy jest. Najlepszy. Ja mam dzisiaj. i Stoję w obronie zielonego dzisiaj. Jestem. Niebieski. Jednak niebieski, tak? Ty będziesz mnie przykładować niebieski. Ja jestem twierdzą, że nie. Nie, zielony. Dobra, klany. O czym rozmawiamy? Kolekcję. To są takie lekcje, żeby serce było lepsze. Właśnie. Rekolekcje to takie są lekcje, żeby serce było lepsze. Ktoś mi kiedyś nauczył, co robimy w Rekolekcje to są takie lekcje, żeby, żeby serce było lepsze. Przez jakiś taki też łamanie z językowy troszeczkę. Trochę bo tak, się, ale bo zawsze łamie język? Niedokładny trochę też jest taki ryb, mm. niedokładny w tym, nie? Niedokładne są najbardziej szlachetne. To Za niedokładne się dostaje nagrody takie jak Fryderyk, albo paszport polityki. <laughs> wow. Ty jesteś super takim fanem swoim Bo to być. I. Pozes. Ciekawe jest to, że Ty miałeś teraz taką aparycję ludzi, o których chciałem dzisiaj powiedzieć. Naprawdę mówią o tak... tych takich zb zbieraczach? Tak. Dlatego, że jest taka kasta ludzi, jeśli ktoś z Państwa, należy do nich, to z góry przepraszam, ale jest to szczerze, ja też muszę o tym powiedzieć, ale też gratuluję. I Istnieją tacy zbieracza autografów, którzy bardzo często na przykład stoją na Woronicza 17 pod telewizją polską jeszcze za zamierzchłych czasów, jak jeszcze tam współpracowałem z tymi redakcjami. I oni za każdym razem, jak się wychodziło, to prosili, panie radku, i mówili takim tonem jak ty. Znasz ten typ? No, poznałem ich wszystkich. Ciekawe jest to, że to jest akurat typ, który mówi w bardzo podobny sposób. I nigdy na przykład nie patrzy w oczy wtedy, prawda? Zwróciłeś na to uwagę? No, zwróciłem uwagę na wiele cech takich, powiedziałbym, charakterystycznych. I czemu oni zbierają te rzeczy? Bo są kolekcjonerami. To prawda. I powiem ci, że o ile wczoraj wymyśliliśmy ten temat przy okazji nagrywania poprzedniego podcastu, ja dlatego wymyśliłem ten temat, bo pozwoliłem sobie tutaj powiedzieć, że jak go rzuciłem. Dlatego, że spojrzałem na, na ten plakat, który tutaj mam, bo swojego go czasu... Gołej miał... baby. <laughs> Fajnie, że teraz nie mogę zaprzeczyć w sensie. No. Możesz, ale nikt ci nie uwierzy. To prawda, tam to nie jest ma go taka. I... Blondyna. I co? Fajne nogi. Wow! Niezła z niej szprycha! To jest naprawdę niezła kocica! Powiem ci, stary. Ten plakat robi na mnie mega wrażenie. Kochany, dobrze, że siedzę tyłem. To prawda. Hej, jesteśmy w warsztacie samochodowym. Tak? Może zabiorę ją na tańce. Dobra. Chciałem złagodzić, żeby chociaż jedno mogło wybrzmieć. Piękny kalendarz. Tak, to jest piękny kalendarz. A obok zaraz wisi plakat, o którym chciałem powiedzieć, że to jest plakat w latach 60. Zaprojektowany, zaprojektowany przez takiego artystę Georges Mathieu, chyba się wymawia który robił plakaty dla Air France i kiedyś chciałem kolekcjonować te rzeczy, moja kolekcja się zamknęła na dwóch do tej pory, więc e, ogromna kolekcja. Tak mm. jak dwa zderzaki ma ta baba! <laughs> to jest, to jest I, I tak zobaczyłem to i pomyślałem, o to kolekcja, kolekcje. To są takie... Like, nie! To I... są... Lekcje, które czynią serce lepsze. To są, to są takie lekcje, żeby serce było lepsze. I teraz powiem Ci tak: Pomyślałem o tym, że zróbmy tak te kolekcje. Ty powiedziałeś, OK, ale sprawdźmy, czy czasami nie jesteśmy tutaj tak. yy, rzeczywiście ludźmi bez pamięci, którzy nagrają. Sprawdziliśmy, nie było takiego odcinka. I w, kole, w, w konsekwencji kolejnym kroku, o tym chciałem powiedzieć Państwu yy, od jakiegoś czasu, ale, ale, ale w sumie też zapomniałem o tym, że chciałem to powiedzieć, że sprawdziłem sobie trochę, poczytałem, rozumiecie, o tych kolekcjach. I okazuje się, że kolekcja Akcjonowanie jest fascynującym zjawiskiem psychologicznym. Właśnie jestem bardzo ciekawy tego punktu widzenia, bo w ogóle nie, nie czytałem o samym, samym tym procesie mm. i zjawisku y, jako, takiej, jako takiej cesze naszego gatunku. Wydaje mi się, że ciekawie też jestem, czy w ogóle to jest zarezerwowane do naszego gatunku, czy. No, o, świetne. Nie pytanie. wyobrażam sobie, żeby delfin zbierał kamyki. No po co? No nie, na no, kaman. Ryba. Albo z gumu turbo. Tak, takie. No, nie, w sensie. Znaczy widziałem parę, wiesz, tam takie krabiki, które zbierają muszle, i, ale one bardzo użytkowo korzystają z tych rzeczy, A, że jestne, wymieniają prawda. się na jakieś lepsze te, ale żeby ktoś tak zbierał coś, bo po prostu ma to dla niego i właśnie, co dla niego, dlaczego zbieramy, pewnie dzisiaj sobie o tym porozmawiamy, tak. bardzo jestem ciekawy, jak z punktu widzenia właśnie takiej nauki i takiej socjologii, tak, można tak to nazwać? O, mm, Kolekcjonowanie jaką przestrzeń wypełnia. Jaki procent ludzi powiedziałoby, że generalnie kolekcjonowaniem czegokolwiek jest e, zainteresowane? Odpowiada! Naprawdę? Zro dokonano takich badań. badań. E, i... To jest mój ulubiony odcinek. No już jest świetny. Mi się też podoba. Ale bardzo to fajnie, bo w tym sezonie mam super. chyba z dwa, o których tak nie czuję. No mo... A, że nie czujesz. No tak, a, ja... a nagraliśmy z na 11. Ja nie pamiętam tych poprzednich, ale te na przykład dwa ostatnie, które nagraliśmy, były moje ulubione. Yy, no no mój był mój... o multipotencjonalności był. To ja wolę ulubiony, jednak ten, ten ten a ten, ten a o było, wrażliwości. No za dużo gadałem, nie. No tak, gdybyście kurde, nie gadał, ale Wie. to był dużo lepszy odcinek. Mm, słuchajcie, mili Państwo. Słuchajcie, przerwa sz... na naszego sponsora. <śmiech> <śmiech> 40% wszystkich householdów, gospodarstw domowych w Stanach Zjednoczonych jest. Em, kurde. Jest zaangażowany w jakąś formę zbieractwa. 40%. A w, jeśli chodzi o inne kraje, to jest badanie, które mówi, że zazwyczaj ta liczba, niezależnie od szerokości geograficznej, wynosi około 30%. Pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie salę 10 osób. Jedna osoba na, na tych 10 tylko czegoś nie zbiera. Według tych badań. Co? 30%. W dziesięciosobowej no. grupie to jest tak. jedna osoba to jest nie 90%. Nie rozumiem. 30% to jest 90% osób. Kurde, dużo. dużo. Ale nie, w myślałem, że, nie myślałem, że aż tak dużo. 30% to nie byłoby, że trzy osoby z tych dziesięciu zbierają tylko? Nie, nie, bo jak są trzy, to zobacz, jak jest trzy, nie? To dodaj sobie do, do tego jeszcze popatrz. Bo masz 3 plus 3 plus 3, to jest ile? Yy, to, co powiedziałeś, 3 plus 3 plus 3, 3 plus 3 plus 3 to jest 9. I musisz dodać 0? 90. Masz odpowiedź. Już będziesz za, jak to się liczy. Czyli, czyli jak, no tak jak mówię, sala jest dziesięci, dziesięcioma osobami wypełniona. Jak zamkniesz oczy i otworzysz, to wszystkie te osoby zbierają coś. <laughs> Bardzo to jest... Więc mamy do czynienia z, z problemem społecznym. 100%, 100 osób zbiera Coś. Prawie 100%, 10 na 10. 10 na 10 osób. To prawie 100%. Więc mówimy o temacie, który dotyczy wszystkich. Jednak. Jednak. Yy, ciekawe. Kurde, no. To powiem Ci, że spodziewałem się, że dużo, ale nie, że aż tyle. Że aż tyle. Yy, ale dla mnie to jest tak, zaskakująco dużo. No. Jakbym powiedział 30%, to jestem rozczarowany. Że tak mało? No. Ja bym powiedział, że jestem zaskoczony, że tak dużo. Naprawdę? Wydawało mi się, że to jest dużo bardziej... W sensie wydawało mi się, że każda osoba, którą zapytam, że jestem w tym pomieszczeniu, w którym ty byłeś, że, że każda osoba, którą zapytam, w jakiejś formie może nawet nieświadomie, mm. ale zbiera coś. Że zwraca uwagę na jakiś rodzaj przedmiotu, który pielęgnuje, chociażby ciepłą myślą, i to jest dla niej wyjątkowy przedmiot. Bo. Znaczy, ale to jest właśnie pytanie jest. Wiesz, no właśnie, nie no, kolekcjonowanie, no właśnie to kolekcjonowanie to jednak jest to... posiadanie tego materialnie w przestrzeni jakiejś. Posiadanie w no. materialnie w przestrzeni i jeszcze pewnie jakieś działanie, które... Implikuje no. jakiś, wiesz, powtarzalny ruch, zachowania. Jednak ruch, no. jednak ruch, a nie, że kupiłem sobie tutaj bonsai i ja teraz zbieram bonsai. No nie, mam jedno. Będę miał Na 60. <laughs> Ale to czekamy, aż przyjdzie pocztą. Ja w ogóle wczoraj te aparaty stąd sprzątałem godzinę. No. Tyle ich było. No dzisiaj ewidentnie jakoś tak, wiesz, jest hiperbola. To jest moja figura retoryczna, którą się dzisiaj rozkoszuje. Jest e... najlepszym redaktorem, jakiego znam. Naprawdę ty też. Więc to jest konkurencja między nami. Mm, Okej. Okay. Ale powiem wam naprawdę już powiem, powiem szczerze, powiem szczerze, rozwaliło mnie to, że kiedy się głębiłem ten temat, okazało się, przeczytałem takie zdanie, które mnie rozbiło i chciałbym, żeby was też rozbiło. I potem zacząłem drążyć, a to zdanie brzmiało tak. Zbieranie, kolekcjonowanie jakiejś rzeczy w sposób intencjonalny jest za każdym razem świadectwem pewnego rodzaju zaburzenia. I tak wyglądałem, jak ty i ty. I mówię, co? Przepraszam, chwila? Co ty gadasz? I. O Jezu. I to było akurat takie miejsce, Teraz które mi do dość... Teraz mówię o tych na mojej liście. <gry> które, które, które... M, to było bardzo kategoryczne, to było takie źródło, Podobam które się. popularyzowało wiedzę. Oczywiście mówio, mówiło o badaniach naukowych, pozwoliło sobie na taką dość mocną generalizację pewnie, no, ale... Bite. Po... Tak, ale powiem wam, że ona nie jest aż taka nieuprawniona, bo mm -hmm. na przykład kiedy weźmiemy sobie pod uwagę takie źródła, które są, nie wiem, suche. Wikipedia jest na przykład takim źródłem, który jest suchym. To za każdym razem... Chyba, na... że czytasz o wodzie. Wow, wow no to jest po prostu, no to jest redaktor, no. To jest, to jest ta stara szkoła redaktorska, już takich nie robią. h 2 Wow. i naraz... był akurat reprezentant Suchego. Artykułu. No, oh wow, no ty, ty nie przestajesz. Dobra, nie przes jedziemy. Kręć no, tą karuzelą. No ale właśnie, mamy różne teorie, które mówią o tym, że są różne powody, dla którego ludzie coś takiego zrobią. I na przykład, wiesz, na przykład, kiedy jest taka teoria, która mówi o tym, że to jest jakaś forma materializmu, czyli ja lubię posiadać rzeczy, no to dla wielu różnych specjalistów, materializm taki na takiej zasadzie, że muszę z jakiejś przyczyny coś posiadać, jest uważany za jakiś rodzaj zaburzenia, w myśl tego, o czym tutaj przeczytałem. To jest jakiś rodzaj konsumenckiego zachowania, które jest napisane, który może być oczywiście. Motywowany różnymi rzeczami, ale daje ci kompulsywność, jakąś jakiś rodzaj przymusu, który, który miałby to zrobić. I jak ja na to tak spojrzałem, to pomyślałem sobie, kurde, ja też tak chyba trochę mam, że ja lubię posiadać niektóre rzeczy, nie, nawet o. ja z nich nie korzystam, ale lubię je posiadać. O Jezu, po co mi to? To jest dla mnie bardzo silna emocja w życiu też. Mhm. Ja na przykład już nawet nie chodzi o kolekcjonowanie, ale jeśli chodzi w ogóle o te potrzeby posiadania, to mhm. na przykład. Jeżeli polubię jakiś produkt, czy to jest spożywczy produkt, czy użytkowy, taki, mm, nie wiem, pewien rodzaj, nie wiem, ręcznika papierowego, który po prostu jest bardzo, bardzo go lubię, mhm. albo jakiś nawilżany papier, który świetnie Jasne. pachnie i zmywa się tam, to zazwyczaj wtedy kupuję bardzo dużo tego produktu, no, to samo, co ty... żeby on po prostu. Zawsze Przez był. Przez rok był. Tak. Akurat ten papier ma tendencję do schnięcia czasami. Tak. Mm. No ale to, to teraz ale tak kupuję, oczywiście. że po, po pięć akurat kupuję. Po pięć. <grym> Tych opakowań. Po pięć kupuję. Po pięć. I jak jest ostatnie, to kupuję kolejne pięć. Fajnie. Ale po ja tak drugie ja razy zrobiłem, No ja też uwielbiam. A masz kota? Nie. Fajnie. Kiedyś miałem sytuację taką, że złamałem nogę. Moja mama Sikałeś zawsze... Sikałeś do kuwety? Błagam cię. No nie, jest to niestety lepsza historia niż ta, którą za mam z Remorem powiedzieć, ale ale clickbait już mamy. Ale już mamy. Ja dla mnie to słowo jest bardzo sikałem do kuwety o kolekcjonerstwie. Radek podsiadł gdzieś. Radek podsiadł. To już jest jedna osoba. Mm. I Dawid Kotarski. Kurde, nie, nawet mi to jakoś nie, nie, nie. Już bym krwił. Naprawdę? Za imię. Dawid Kotarski cię Za, za imię, za imię. E, fajne za imię, za imię, e, fajny za imię, e, Fajny zaimek. Powiedz. Mm. Y -y, Miałeś złamaną kostkę? Dla mnie to jest w ogóle bardzo brzydkie słowo. Dla mnie to jest brzydsze słowo niż kurwa. Słowo szczać Szczacz, no. jest dla mnie brzydszym słowem. I teraz sytuacja jest taka, jestem nastolatkiem, nie wiem, mam 13, 14 lat i nie przeklinam na co dzień i złamałem nogę na nartach, chciałem być małyszem, byłem no nie mały no, mm, połamało mnie niestety. Połamałysz. Połamałysz się. <noise> <noise> połamałeś się? Ale jesteś ja, to to ja, dzisiaj najlepszy. To, ja wiem, to był wiem najlepszy skąd... taki, jaki widziałem w życiu. <noise> to ja już wiem, skąd jest to nazwisko. Mm, i... No, i leżę w szpitalu, jestem po operacji, odwiedza mnie najbliższa rodzina, przyjeżdża do mnie babcia, a ja jestem po y, takim środku przeciwbólowym, anestezjologicznym, który nazywa się chyba Dolargan, z tego co pamiętam. Śrub... Tak? Dolargan to jest chyba. Dolargan? Tak, tak nie, działa przeciwbólowa i rozkurczo. No i jestem nakupiony potem do largania tak jak najbardziej lubię, nie? Tak, wiadomo. Od lat. Co, no i... co mi się lubią i przychodzi. Najbardziej? Tak co? się mówi. To, co mi się lubią najbardziej, tak się mówi? Nie, co, co ty tygry... nie. Te Tygryski? Tygryski robią najbardziej. Siedzę w tym na, na, najebanym moim ulubionym nalar, dolarganem, mm, no i moja babcia coś tam nie pyta, jak tam. Mm, no właśnie, Raduś, ty tam mm, y, możesz tutaj wstać, jak, 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 jak do, to, do toalety chodzisz, a je, i jak, jak chcesz, i, czy jak, jak będziesz chciał sikać, a ja mówię, babciu! Nie mówi się sikać, mówisz się Szać. Rozumiesz? Mówisz się szczać. Nie! I taka cisza jest dookoła mnie. Ja tak nigdy nie powiedziałem do mojej babci, zwłaszcza do mojej babci kochanej. No, ale to do, do dzisiaj jest wspominane w mojej roz co To dolargan ze mnie ze nowy, mną wsiąga ze mnie mężczyznek. Jesteś w prawdziwym samce. Yeah. Sikają to panienki. Ja jasza! <noise> Jak ta baba na tym plakacie. Więc przepraszam bardzo raz Szczam jeszcze. na to! <noise> przepraszam raz jeszcze za tą dygresję do punktu, którego dalej nie pamiętam. No, Gdy, to, to jest trochę... Obleśne, co, co, co się dzisiaj dzieje w paru miejscach, ale z drugiej strony moim zdaniem jest to tak ewidentne w konwencji i tego, że my, my się śmiejemy, że chyba bym nie, 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 nie bał się. Co tam szuka? A? Ja się nie boję, bo ja się miałem sprawdzić w książce, a to potem może sprawdzę jeszcze, e Dobra, no to o czym mówiliśmy, kurde, no nie pamiętam. No, jeśli ktoś z was pamięta, to ja gratuluję naprawdę to, to z wami jest wszystko w porządku, jeśli wy pamiętacie, jaki by był wątek. Ja nie mam pojęcia, więc przejdę po prostu, pozwolicie, do następnego punktu dotyczącego tych powodów, dla którego ci ludzie to zbierają w ogóle, myślę, w sensie, ci ludzie, no my też zbieramy, ale jest na przykład taka teoria neurobiologiczna, która mówi o tym, że zbieranie rzeczy w niektórych przypadkach może być tłumaczone przez uszkodzenie mózgu. No tak. Jak czytasz coś takiego, sobie, no, przepraszam. Jednak nie zbieram. Tak. E, no, ja to tak po jest to problem. stawiam obok siebie, no tam mamy mocy, ale czy ja to zbieram? Nie. Ciekawe, no ale naprawdę to jest ale sytuacja. Ciekawe. ciekawe. Niektórzy no to teraz mógł... rozumiem, dlaczego tylko 30%, y, ale 9 kurde. na 10 osób. Ale no ja jestem naprawdę, ja, ja chciałbym trochę po, 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 pogrzebać w tym y, mocniej i... Mm, i, i, I się dowiedzieć o tym, ale na przykład inna teoria psychoanalityczna mówi o tym, że to być może są jakieś problemy dotyczące rozwoju psychoseksualnego albo zaburzenia mechanizmu motywacyjnego. No, jakieś są przeróżnego rodzaju. Natomiast generalnie jest pięć głównych motywacji do zbierania z powodów takich selfish samolubnych. Jak to. Tak, wspomniałeś o seksualnych zaburzeniach. Że to słowo... To z... się zamieniłem w Sławka. Powie... Sylwka. Ko... Z Kamery kafe Sylwka, no. Dobrze byś zrobił tego Sylwka. No ja żebym ci zrobił, że zrobił Sylwka. Fajnie. Przez to Chociaż Bartek jest niesamowity. Jest... No świetnie Pozdrawiamy Powie. serdecznie Bartka Kasprzykowskiego. Fenomenalna Serce ma. Świetne. No i słuchajcie, no generalnie nie będę w to wchodził, natomiast generalnie chodzi o to, że to jest rzecz, która fascynuje naukowców i oczywiście na pewno jest jakiś tam pewnie zdrowy rodzaj wytłumaczenia tego. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to dziwne. A, no tam są różne rzeczy. Potrzeby że... samolubne? Niektórzy właśnie robią, to jest forma nałogu, kwestia związana z inwestowaniem w coś. Kwestia podtrzymania poczucia continuity, czyli Ciągłości czegoś, hmm, kwestia zainteresowania historią i y, y, chęć uchronienia czegoś przed zapomnieniem. Wszystkie mi się mega podobają. To prawda. Ale na przykład, dzięki temu, że powiedziałeś to o tych złe. pięciu podpunktach, to wiem, że na przykład u mnie to w ogóle nie wiąże się z wartością y, monetyzacyjną, z potencjałem tego, okay. żeby, żeby mieć coś, co ma wartość, bo dla mnie wartość sentymentalna i emocjonalna albo użytkowość tego. Mhm. Co kolekcjonuję, jest. W sensie to nadaje wartość i, i perspektywa tego, że będę mógł to kiedyś sprzedać, jakbym w ogóle mnie nie interesuje. nie chcę tego sprzedać, no chcę właśnie. to komuś przekazać. Jasne, nie wyobrażasz sobie, żeby sprzedać. Nie wydaje sobie. Chyba, że wiesz, no, różne może być w życiu. Może będę miał długi, może będę musiał iść do więzienia, może pieniądze się przydadzą. Wtedy niektóre rzeczy, które bym sprzedał, pewnie mogłyby mi pomóc. Może, ale powiem ci, że ja miałem takie właśnie bardzo negatywne doświadczenie. Yy, Kiedyś ja zbierałem bardzo dużo rzeczy, takich, które uważałem, i były dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, numery PSX Extreme, od pierwszego miałem. No tak. Albo karty NBA. To były rzeczy, które były dla mnie super emocjonalnie istotne i na pewnym etapie je sprzedałem. Możliwe, że potrzebowałem pieniędzy, ale dzisiaj tak piekielnie tego żałuję, że, że, że to jest dla mnie taka niesamowita nauczka do tego, żeby... Nie spieszymy żeby się nie... z tym odcinkiem, nie, bo on jest, Uch, Niech to on jest bardzo Niech to fajny. Pogadajmy to sobie dzisiaj na spokojnie, spokojnie. bo, bo ktoś będzie chciał jak chciał to sposób, powiedziałeś aha. teraz, no to to jest dla mnie tak piękna historia. Mm. Bo mam dokładnie lustrzaną rzecz, nie? Opowiedz. Mój brat, mój bohater, mój autorytet. Mhm. Dawid podsiadło historia prawdziwa. Pierwszą pudełkową grą wideo, jaką mój brat y, kupił, na którą zbierał, na którą czekał, na którą się szykował, było Diablo 1. Mm -hmm. Wtedy nazywane jeszcze Diablo. To tak jak z wojną pierwszą, nie? Światową. Tak. The Great War, tak. I cofa się w czasie podróżnik i mówi: "Co, jest wojna?" Tak. Która? <laughs> Świetna. Jedynka? Jaka to będzie jeszcze jedna? To, wow. jest ta, to jest ta wielka wojna. No, słuchajcie, będziemy liczyć do dwójki, potem będzie wiele innych, ale już będziemy tak udawać, tak. że to. Że, że, tak. że uczestniczą tylko dwa państwa. Mm -hmm. NATO? Nie. No, 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 wiesz, nie nie mógłbyś też im spoilerować. Nie? Bo to... nie, 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 nie. Niech sobie przeżyją. Jeszcze nie było organizacji. Oczywiście. Wspólnot. Właśnie w sumie w konsekwencji powstało wiele takich narodów. A, halo! Uczymy się, czy słuchamy podcastu rozrywkowego? No właśnie. No, bez wykupów. I muszę brat... szybko powiedzieć. Pff, e. I to jest, ma swoje jest skisłe. Bardzo doceniam formę, w jakiej postarałeś się wrócić do podcastu rozrywkowego. <noise> odcinek. Ja nie Pisz, wiem, jacy, czy ja się, się wyspałem tam. Ja, ja to i na działach, Nie Ja chyba. dzisiaj możliwe. Ja, ja mam. Tak, że nie ja, nie ja czuję, że zagadniony stary. Ja tak, prawda. Ja mam wrażenie, że gadamy. To prawda. Ale naprawdę, ja, na tym antybiotyku jestem. Kurde, ja chyba zawsze chcę być Tak, tak jak ja na larganie mówię ci, to jest świetne. Naprawdę. <laughs> Jeszcze raz. Psz. Przepraszam. No i więc mój brat. No, pół autorytet. Pół 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 życia. Mój bohater. Autorytet. Diablo. Diablo. Wiadomo, no, kultowa seria. Yy, z, z rąk yy, firmy Blizzard. Początek naszej, znaczy no nie początek, ale, ale pierwsza taka fizyczna reprezentacja naszej pasji, yy, którą dzielimy z moim bratem, którą od, od tamtych lat pielęgnujemy. To był mhm. przecież 96. rok. <laughs> ja wiem, 3 lata, yy, więc tak może tego nie pamiętam za dobrze, ale o co chodzi? Chodzi o to, że no to były jakieś horrendalne pieniądze wtedy, nie? Mhm. Wtedy tam 150 złotych no, no to, to, mogłeś kupić dom. to mogłeś kupić dom. Albo dwa. <noise> A Wojtek kupił Diablo. <noise> Za tyle pieniędzy? No. To by było dla mnie niepojęte, byłeś, żeby w tamtym czasie tyle. Dać Ale on zbierał, na to zbierał, zbierał, kochany i uzbierał. No i graliśmy w to przez lata. I nagle mamy tam, wiesz, 20 lat on ma, czyli ja mam tam 12. No i tam się trochę się wyprowadza, już studiuje, coś tego. I mówi, kurde, tych, tych... Mimo, że dalej kolekcjonujemy gry i robimy sobie prezenty z tych gier i przeżywamy to i mamy, wiesz, trzynastopłytowe wydanie Baldur's Gate, z tego co pamiętam, mm -hmm. czy to było z archiwum Mix chyba mamy na tylu płytach, a Baldur może był na ośmiu. No, te Kultowe, przepiękne boksy, jeszcze wiesz, dzisiaj, dzisiaj cały świat jest cyfrowy, trudno cokolwiek kolekcjonować, jeśli chodzi o gry. Przejdziemy pewnie szczegółowo jeszcze do tego sobie, mm -hmm. a może nie. Tak się fajnie gada. Zobaczymy. Ale Wtedy te big boxy, to był tak. Ja, ja po prostu, jak mogłem pójść do sklepu, widziałem te takie kartony. Wiem, o czym ty mówisz. Pojawił się taki moment w życiu mojego brata, kiedy tych kartonów było trochę, on się miał gdzieś przenosić. I że te kartony tak stoją, trochę zajmują miejsce. To a... po prostu w domu, tak? Stoją, zagracają trochę. Tak, a po co to ma stać? No tak. No i taki pomysł, że to powystawiam te rzeczy, bo to jest w sumie wyjątkowe. Mało ludzi to mm -hmm. posiada, więc na pewno ten. No i wiesz. Gdyby to nawet było 200 złotych. Ale powystawiam na sprzedaż, tak? tak. Mhm. Wiesz, w sensie, nie mamy tego Diablo 1. Bo zostało, zostało do, 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 sprzedane. Poszło do ludzi. I po prostu... A może mamy? <śmiech> <śmiech> świetna his <laughs> nie, świetna <chodzi> historia. Świetna <laughs> historia. Nie, bo, bo nie wiem, czy mój brat jakoś nie, nie, nie odzyskał go, ale załóżmy, że go sprzedał, żeby historia była lepsza. Y <laughs> Znaczy dobra, jeżeli to nie jest prawda o Diablo, to jest prawda o paru innych tytułach, więc spokojnie. To nie dobrze, jest prawda, że tak na porażkę. Oczywiście. Ale no nie będę ściemniał, chyba że wiesz. To pewnie! Płaczcie! Trochę naciągnąłem. Nie wiem, nie pamiętam. Bardziej ale chodzi ale... o to, że co do zasady, sprzedaliśmy parę gier z tamtego okresu, których byście z dzisiejszej które, nie sprzedali. No dzisiaj, wiesz, dostaliśmy za to, nie wiem. no Myślę, że to nawet nie były 200 stówy, To może mhm. było 150 zł. I nigdy nie zobaczę tego, a to był nośnik tych wszystkich moich emocji. Oczywiście. Tego pudełka, które jako dziecko patrzyłem na tego diabła z tej okładki i mnie opętał. Po prostu my to sprzedaliśmy. Po co? Po co mu te 200 zł? Co on sobie za to kupi? Ja tak często robię, jak słyszę, że ktoś mówi złote, to tak mówię sobie. Po co a mu te 200, 200 zł? Powiedziałeś... <noise> Co on za to kupić? Skarpetę? No kiedyś dwa domy można było kupić, a teraz skarpetki, co najwyżej jedną. Co najwyżej jedną. No, ale powiem ci, że na przykład mam sytuację taką, no, sorry, że no, ale rozumiem chcesz... ten y, finansowy aspekt, bo na przykład Nie, no. ja mam tak w kontekście sztuki. A mianowicie, oczywiście, moją główną zasadą, chociaż tutaj jestem ciekawy, jak wygląda u ciebie, kwestia związana z kolekcjonowaniem sztuki szeroko pojętej, tak. ona u mnie działa na takiej zasadzie, że ona zawsze pełni funkcję estetyczną. Oczywiście ja mogę mieć spaczony gust, ale mam jaki mam, ale, ale nie mam wyrzutów sumienia w tym zakresie, bo wiem, że to jest troszeczkę płynne źródło. I na przykład, jeśli mogę się wam pochwalić, a właściwie no nie za bardzo się pochwalić, co poinformować, mam takiego jednego autora, że jak się on pojawia na rynku gdziekolwiek, to ja jestem pierwszy. Nie wiej racie ze mną. To jest pan profesor Jacek Waltoś, którego ostatnio zakupiłem pracę taką oto, pracę starą, bo to jest praca z lat 70. -tych. Erotyk barokowy się nazywa. Pan... No właśnie, czułem jakieś takie podekscytowanie i teraz już wiem, że dlaczego. No to, to prawda. To czułem to, co. Ta, jak patrzyłem na tę babę. A, tak, 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 tak. Natomiast yy, ty pewnie kojarzysz, yy, że tak powiem, z mojej zagranicznej. Mm, rezy rezydencji, nie wiem, czy tego słowa, ale niech będzie. W mojej rezydencji zagranicznej wisi wiele prac tego um, autora, bo po postanowiłem je wywieźć za granicę. Dobrze. Mm, i, I mam tak, oczywiście, a w ogóle, z, jakby ktoś z Was przez przypadek znał pana profesora Faltosia. Mm, co, że, tak nie, nie rozwaliło się, spadło nie? troszeczkę. To proszę serdecznie pozdrowić go ode mnie. To jest moje marzenie, żeby go kiedyś odwiedzić, ale jakoś tak jestem po prostu zbyt spieszony, żeby, żeby do tego pro, doprowadzić jakoś tak, nie wiem, kurczę, a chociaż bardzo bym chciał. W każdym razie mam także. Bardzo mi się te prace podobają, ale właśnie mam to myślenie, o którym Ty powiedziałeś wcześniej. Na wszelki wypadek, gdyby kiedyś mi było potrzebne coś, no to to jest jednak rzecz, która no, powoli staje się kolekcją i można ją sprzedać. Na wszelki wypadek, ale w serce by mi krwawiło wtedy zupełnie. Ale jakbym nie wiem, potrzebował pieniądze na jakieś operację, albo coś, no to, to wtedy bym powiedział: No ja dobra, no wiadomo, no, wiadomo no. trzeba. Ciekawy temat. Yy, wiesz, no gry ma mają. kolekcjonowanie czegoś takiego jak. Yy, kolekcjonowanie gier jest o tyle. Wiesz, to jest użytkowe kolekcjonowanie, nie? Z bratem y, w dzisiejszych czasach y, dajemy sobie w, prezen w prezencie z różnych okazji tak jakby gry mm -hmm. w edycjach kolekcjonerskich. Fizyczne gry. Fizyczne, żeby... żeby... To pozostałość trochę po tych waszych czasach. Tak, na... dokładnie. To jest kontynuacja tego, tej pasji, że... No tam są jakieś piękne figurki, no, rzeczy związane ze światem gry, jakaś, jakaś super wykonana mapa. No takie przedmioty, które mają Jasne. zwiększyć imersję z tym światem, nie wiem, brelok do kluczy. Ja lubię takie rzeczy, które mo których, z których mogę korzystać w życiu no, potem. Nie? To jest kubek Fajne. z grafiką, z gry czy coś takiego. I więc zbieramy te rzeczy, ale na przykład yy, i tak gramy w wersję cyfrową A, nie? w sensie. Yy, to tak jak kupowanie płyt obecnie artystów. Tak. Nie? Ja je kupuję jako yy, sygnał uznania, żeby tak. zwiększyć sprzedaż y, płyty dla tego artysty. Zwłaszcza, że nie, nie płacę za jego twórczość, jeżeli na przykład jego album mi się podoba. Mm -hmm. Nie, ostatnio słuchałem y, dwóch ostatnich płyt, teraz już trzech ostatnich płyt, bo niedawno wyszła kolejna Toma Odela, bo jakoś tak y, przestałem go śledzić w międzyczasie, a teraz wróciłem i no i spamuję bardzo mocno te płyty. I no i słucham i mam tak no trochę mu nabijam tych wyświetleń na tym Spotify, mm -hmm. no ale ile? Dziennie słucham tej płyty dwa razy. Mm -hmm. yy, więc kupiłem jakby wszystkie te płyty CD, kupiłem sobie winyle. Super. Mam to w kolekcji, wiesz, ale przyszło zafoliowane, wy... wrzuciłem do kosza. <grym> Nie no, dałem sobie na półeczkę tam, gdzie co tak, ma leżeć z płytami. Mam, 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 mam. No i. Ale z kolekcji. Ale płyt. słucham przecież cały czas z aplikacji, nie? To prawda. Mam kolekcję płyt, no mam parę kolekcji, to, to, to ci przeczytam. Mam sporo zaburzeń. Ale ehm. mm, jeśli chodzi o te gry, no to ta wygoda przecież ja nie będę tych płyt wyciągał no z tego opakowania. Poza tym z płyty gra też inaczej już chodzi, bo ona musi laserem czytać informacje, do, doczytywać. Drugi temat jest taki, <laughs> że. Nie, pojawiło się też takiego, że znaczy to zawsze w regulaminie tych wszystkich yy, sklepów internetowych było. Natomiast teraz po prostu zaczęły się kończyć licencje na niektóre rzeczy i niektóre rzeczy zaczęły z tych a. sklepów znikać. I, I ludzie mówią, Ej, jej, 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 ja zapłaciłem full price, zapłaciłem 60 dolarów za ten mhm. produkt, i to jest mój produkt, a oni mówią, mmm, no, no nie, ty zapłaciłeś 60 dolarów tak, mhm. za tę grę i ty mogłeś z niej korzystać, dopóki ona była dostępna. I ty kupiłeś licencję na to, żeby używać jej. Rozumiem. Na określony czas. I jeżeli kupiłbyś za tę samą cenę, fizyczną wersję tej gry, tak, to jest twoja gra. Masz jej reprezentację fizyczną w materialnym świecie, mm -hmm. i to jest ta płyta, możesz ją. Z, 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 no, nie będę mówił. Możesz sobie zrobić z nią co chcesz. Ciekawy I wątek. to jest na zawsze twoja gra. Nie słyszałem o tym, ale. ale jeżeli ty kupujesz internetową rzecz, ściągasz ją na swój dysk, ty masz do niej. Ty masz, no. kupujesz prawo do korzystania z tej rzeczy, ale jeżeli my nie dogadamy się yy, z wydawcą, czy z dystrybutorem, skończą nam się licencje, to, to w godzinę to zniknie i nie będziesz miał do tego dostępu. Wow. I to na przykład przypomniało mi o tym hmm, być może jednak fizyczne rzeczy dalej warto inwestować no. bo mhm. jeżeli ja mogę coś posiadać, a ktoś będzie mi za zarzucał, że ja wydałem pieniądze tylko na jakiś awatar, jakiś NFT posiadania, to ja jestem oburzony. Widzę, że jesteś oburzony, ale powiem ci, że bardzo mi się podoba, bo to jest dokładne, do, do, dodatkowa motywacja do kolekcjonowania, która absolutnie jest zdrową motywacją, taką nawet, bym powiedział, zapobiegliwą. Ale rozumiem, że y, jeśli chodzi o gry, no to na przykład to może być ta potencjalna sytuacja, to może być gest poparcia dla mm, twórców Wórców, tak samo. Artystów. I bardzo mi się podobało, jak powiedziałeś podnie, że to jest element, który zwiększa imersję ze światem za sprawą o. tego całego dodatkowego szajsu, który oni do tego dodają <laughs> tych artefaktów. Przepraszam I, i, I sytuacja jest taka, że, że to są gry Ale Jeśli chodzi o płyty Na przykład gramofonowe i tak dalej Czy jakiekolwiek inne to... Wilne <grych> Tak, tak, właśnie, właśnie tak. Ja, ja po prostu nigdy nie wiem jak się <grych> Mam dużo <grych> Nigdy nie wiem jak się wybawia to, więc unikam tego to słowa wie, Wiesz wie. No, zawsze mi się dawało, że to się wymawia w winyle, ale, 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 ale właśnie teraz jak Coś to usłyszałem, tak. słyszę, że, że nie brzmi to. Słyszę, że nie brzmi. Wilny. Ja lubię płyty winowe. To właśnie te płyty robisz jako gest poparcia, rozumiem, ale czy jest nie jakiekolwiek jeszcze inne uzasadnienie? Szukam motywacji. Do zbierania. Tak, no nie, akurat w, w z... słucham. Częściej niż płyt CD, kupiłem sobie specjalnie odtwarzacz CD, bo mam do niego sentyment, a w samochodach już nie ma tych, nie, nie są instalowane. Tak. A ja potrzebowałem w domu mimo wszystko, żeby wrócić do takich swoich po prostu chwil. To, to lubię mieć reprezentację CD. Zresztą no my ze Starego Świata lat 90. <grym> Prawie wszyscy tutaj um, pamiętamy. Biedę. Świat po prostu, gdzie, gdzie te płyty miały ogromną wartość. Diskmany. I, I bardziej mi chodzi o to, że ja bardzo lubię mieć płytę. I mhm. nie używam, no nie wiem, czy w zeszłym roku użyłem więcej niż dwa razy tego urządzenia, które odtwarza płyty CD. Mhm. Ono nawet jeszcze kasety odtwarza. Naprawdę. Naprawdę, ale nie, no, nie, no tak sentymentalnie raczej. Ale w Wilni słucham. Słucham sobie. A to ciekawe, ja też w sumie sobie zdałem sprawę z tego, że też słucham, a no nie w Polsce, to, często, ale używa. wiesz, że leci. No tak, tak, tak. Ty lecisz bardzo często, bo, bo Wirus leci. Borys cię katuje nieustannie mm, ja potem stoję... na Nie, w sensie nie mnie, tylko moją muzykę. Wilinową. Wilinową. Tak, przepraszam, źle wymówiłem. A to jest też, bo to chyba jest od tego, co się z psami dzieje, z sierścią, tak? Że wyleniały. <laughs> Bo to z tego jest w ogóle chyba zrobiona ta płyta. Winyla, no tak, nie, też, <grym>, tak, z tego, z jej sierści, z tej sierści, bo ona jest dzięki Wyleniałej. temu bardziej ekologiczna. E, szukałem w książce Podcast Teksu. pozdrawiamy serdecznie chłopaków Dostałem z tego... od że... chłop książkę. No właśnie, a myślałem, że opisują właśnie te kwestie, wziąłem ją tak, bo myślałem, że być może zbieractwa i kolekcje będą częścią Częścią tego jeszcze nie znalazłem, ale możliwe, że się za słabo yy, w to, w to yy, wszedłem, bo mam wrażenie, że te lata 90. wspomniane przez redaktora tutaj yy, jest, są o tyle interesujące, że miałem wtedy wrażenie, że jak się wchodziło do domów ludzi, to było można od razu czuć kolekcję. U hmm. ciebie też to się delikatnie czuje, ale nie tak mocno. Tak? No, ale na przykład wiesz, puszki. Pamiętasz, kiedyś jak ludzie zbierali puszki, I jak oh, się wchodziło fuck. i była tak jak cała galeria, na przykład stała na, na. I to w latach 90., początku 2000, była bardzo częsta sprawa faktycznie, nie? ale teraz mi przypomniałeś, albo wiesz co stare mi się teraz przypomniało, a, a nie myślałem o tym przed odcinkiem, coastery pod piwo, a te podkładki, podkładki jakby, tak, a jak ktoś to zbierał, Okrągły kwadratowe z różnych piw, ten kapsle Kapsle się zbierało, przypomniałeś mi, zapomniałem o tym. A ludzi, dużo ludzi czy to jest bierało. moje wyobrażenie, czy też do otwieracze dzisiaj. do piwa też były zbierane? Możliwe, że tak. Możliwe, że spotkałem no się magnesy, z czymś takim. No magnesy, wiadomo, magnesy to nawet do dzisiaj. To są do dzisiaj są zbierane. Do dzisiaj, Zresztą ja mam taki. Yy, Ty masz chyba taką cichą umowę z mamą, tak, że, że że Ja przy, po prostu przywożę magnesy z miejsc, w których byłem. I lubię teraz dla siebie też kupić taką głupią, to głupią, taką. Pamiętkę. Pamiątkę. Z, z jakiegoś miejsca, z tego stoiska, coś tak obraca to. No tak. Taki słupek i tak. Mm, to jest ładne. Ale to zaskakujące jest właśnie ten wybór tej, tej, tej pasji, bo też pomyślałem sobie, że dzisiaj o tym porozmawiamy. M, natomiast my nie mamy takich bardzo specyficznych pasji. One są, powiedzmy, trochę bardziej przewidywalne, chyba że się mylę. I, i, i u ciebie, nie u mnie takich rzeczy nie ma, które są. Oprócz ikonów <laughs> analogowych, książki. No, no dobrze, jedźmy dalej. No, to te książki. Zbieram książki. To jest tak, jak, jakby ktoś nie wie. Znam ludzi, którzy mają pięć książek. Ja mam książek 100 no tysięcy. Ale kolekcjonuję książki. To jest tak, jakby powiedzieć. Jaki jest e, rzecz, która ci najbardziej ucieszyła w tym roku? Frekwencja na wyborach. To jest ten sam typ człowieka. To jest ten sam typ człowieka. Chciałbym go poznać. Co to jest? E, książki. Powtórzę. E, gry planszowe. Okej, okay, okej. Okay. Gry wideo, mhm. ale gry planszowe, przepraszam, tylko wrócę. One są zbierane y... i niegrane. Rzeczywiście, ty masz masę nieodpakowanych no gier. Ja, ja, ze wszystkich gier, które mam, to grałem, myślę, w 10%. Nie, jak jest 10-osobowe pomieszczenie, to 9 osób grało. O kurczę, to teraz dało mi wyobrażenie, jak dużo. Jak ja dużo prawdę, otwartych. Ja wow. Mam wrażenie, że grałem w trzy gry i to zawsze osadnicy z Katanu, Dixit i Tajniacy to są. Trzy gry, które uż, których użyłem, ale osadników z Katanu mam 7 dodatków, nigdy nie użytych. Oh, wow. Mam y, wiedźmina z Kickstartera y, ze wszystkimi dodatkami, to jest pięć opakowań, y, gra mm -hmm. na 30 godzin, no jest w folii. Yes. Dostawałem gry. <gry> y, no jakby mnóstwo, mnóstwo. Wersji Monopoli mam chyba siedem też. Bo mam z Dragon Balla, z przyjaciół, z The Office, no ze wszystkiego, co było. Natomiast... O, Andrzej... Ciekawe jest bardzo to, że ja ostatnio Kocham dostałem gry plaszowe, od mojego tylko przyjaciela. po prostu zazwyczaj uko o. dostałem taką grę do mojego przyjaciela. Wow, jaki, jako, Nie wiem, czy wiesz To numer? jest w ogóle, mam numer 38. Pierwsze wydanie w Europie moją, ulubioną, moją ulubioną liczbę. Naprawdę? I to jest w ogóle pierwsze wydanie w Europie e, Honors Edition. Naprawdę? Tak. A to jest co, limitowana edycja? Z... Limitowana jest tylko 100 egzemplarzy, wszystkie podpisał Dawid Podświatło, i mój przyjaciel, wyobraź sobie, nie to, że wziął, tylko ją kupił, wylicytował. wylicytował na aukcji i powiem ci dlaczego mi to przyszło do głowy. Dlatego, że to jest dla mnie taki artefakt, w którym ostatnio mi tak pomyślałem, czy ja w to kiedykolwiek zagram? Nie. No ja tego czy? nie chcę zbezcześcić swoimi eee, łapskami. Ja właśnie miałem Je, takie y, neu, neurotyczne y, OCD trochę. A co to jest? Tu jest kartka. Słuchaj, A. tu jest z Witojcie jest! Wcale, ten... nie? jest. <laughs> tak. Ale wiesz co, ja miałem takie OCD, które zabraniało mi dotykać tych artefaktów. Nie? No to Czyli... są tak, jak ludzie zbierają czasami te figurki i nigdy ich nie odpakowują. No, edycje kolekcjonerskie, wiesz, tam bałem się, że tam postawię tą Aloy z Horizona, po prostu, że ona się zakurzy, że ten... Nauczyłem się tego, ale to nie było łatwe dla mnie, bo, no. bo też z bratem się wychowywałem, który, no, bardzo dużo emocji wkładał w traktowanie mhm, tych, z szacunkiem. Tych, tak, z szacunkiem tych, tych przedmiotów. Nadawanie im takiego naprawdę wyjątkowego znaczenia i, i zawsze mi było tak niezręcznie korzystać z tego, nie? Nawet jak właśnie był jakiś w Max Paynie, był taki brelok w, w kształcie pocisku do, do kluczy, mhm. no to ja mówię, no on będzie leżał w tym pudełku nigdy. Ale potem nagle mówię, ej, nie, no to jest po to, żebym z tego skorzystał, nie? I, no tak. I potem przez dwa lata chodziłem z tym brolokiem i się cieszyłem, że go mam. On się popsuł ostatecznie, więc szkoda. Ale zacząłem używać tych rzeczy, bo no nie wiem, przełamałem tę te, te trudność. ten Dlatego Ciekawe. ja bym chciał, żebyś, jak będziesz grał w skrable, to żebyś grał w te skrable. No dobra, to tak trochę się mnie z, ośmieliłeś. Niech się zbezczeszczą, niech się zetrą, niech pogubią się z literki, a my je to wtedy dokupimy przegiłeś. albo ci napiszę na, na no, na mordzie. <laughs> te, które znaczy, zgubiłeś, że Dobra, jedź dalej z kolekcją. No. Tylko ci mówię tak, Gdy wideo, mhm. Magic the Gathering. Oczywiście, karty no magiczne. To... raz mówiliśmy, ale też jest jakaś pewnego rodzaju fazowość, jeśli chodzi o te moje mhm. kolekcje. Są takie trwałe, które od dzieciństwa robię, ale nie mam też takiego ciśnienia już, że gonię za tym. Myślę, że Miasto. najczęściej teraz dbaną. Yy, taką zadbaną yy, yy, kolekcją, którą prowadzę, byłyby klocki Lego. No właśnie. Że najczęściej się teraz zdarza mi inwestować w nie, i tutaj trochę myślę o tym no, w kontekście to, też. To wszystkie pytania wyprzedasz, ale powiedz właśnie o tej, o tej perspektywie. Że, że po prostu je mam niektóre no. zestawy. Znaczy, jak już je złożę, no to, to już. Yy, zbezczeszczone. Zbezczeszczone. Ale dopuszczam taką myśl, że. Znaczy generalnie super. Często mnie to ratuje od jakichś takich nagłych sytuacji, w których chcę komuś dać jakiś prezent. prezent. Tak. Wydaje mi się, że to jest super prezent i, 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 i każdy powinien generalnie się jarać klockami lego, bo są super. Yy, no to jest coś to ikona, nie? Tak kojarzą mi się z dzieciństwem, mimo tego, że wtedy nie, nie wiedziałem, że istnieje rzeczy, jak zestaw. To mm -hmm. po prostu był zbiór wiaderko klocków z różnych y, wieków. Mm -hmm. y... No i, i, i sobie jakby składałem zawsze bar. Ty sobie robiłeś bar, tak? Robiłem sobie bar. <grym> z klocków, A teraz y, no mam te zestawy. Złożyłem Sokoła Milenium, złożyłem Jest The przytepna. Office. Przyjaciół, nie, The Office nie złożyłem, przyjaciół złożyłem. Oj się, soku, milion już nie sam Nie, The Office złożyłem. Super zestaw. Tylko właśnie zestaw Artur D2 złożyłem. No i mam tych zestawów dużo. No i... Ale Ty nazywasz to kolekcją? Ciekawe jest to, że ja mam, no wiesz, mam sytuację taką, że stoi tutaj parę pudełek niezłożonych Lego, ale ja tego bym nie określił kolekcją. I się zastanawiam, pudełek? Siedem? No. To ja bym już mógł na Twoim mieście nazwać kolekcją. Tylko, że ja mam tych pudełek, co? No ty masz masę, to wiadomo, że dużo więcej, tylko bardziej mi chodzi o to, że, że niezależnie od tego, czy miałbym 7, czy miałbym 70. Jeśli chodzi o moje uczucia, to to jest bardzo kolekcjonerskie. Hmm. Bo jak ja wchodzę na stronę i patrzę, że tam za tydzień, przez to, że jestem VIP-em, hmm. będę mógł trzy dni przed innymi kupić w preorderze. Zamek z władcy pierścieni. Ale ja tylko dopowiem To ja ty mam dreszcz. Rozumiem, ale jesteś vip nie dlatego, że jesteś znanym muzykiem, tylko dlatego, nie, nie. że po prostu, po prostu regularnie kupujesz kupiłem Tam bardzo tak. dużo klocków Lego. To prawda. Nie, no co ty, tam nie ma znaczenia ja, bycie piosenkarzem. Chciałem, chciałem to dlatego doprecyzować, żeby nie była sytuacja taka, że ktoś ci powie, a on jest VIP-em, bo on śpiewa. Nie, 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 nie przez piosenkarstwo jestem VIP-em. Jestem... No dlatego mówię. Jestem. To y mówię. Jestem VIP-em, bo kupiłem dużo klocków Lego. Mhm. I. No, i teraz wiesz, i ja widzę, o, trzy dni przed innymi będę miał Rivendell. No i to Rivendell przychodzi, ja na to patrzę, nie mówię, że Rivendell. wpycham to pod ścianę i no myślę, ty, kiedyś to ułożę. Ty masz taki sklep z Lego i sklep z Magicami, to się no, czasami śmiejemy, nie? Z tak mi się śmiejemy. To jest mój ulubiony, y, ulubione rzeczy. Ale naprawdę, jeśli chodzi o moje emocje, to to Lego ma tak wyjątkowe miejsce y, w moim sercu, hmm. że... Jak tylko myślę o tym rogu pokoju, gdzie to stoi, to jestem z tego w dziwny sposób bardzo dumny. Ja tam lubię czasami złożyć. I, I sobie pooglądać te rzeczy widać. Dlatego dlatego też kolekcja. Mm -hmm, rozumiem. Okej. Okay. Bo, rozumiem bo to. to wzbudza we mnie dumę i, i wręcz jak, jak ktoś tam stanie i nie zrobi na nim to wrażenie, to jestem zdziwiony. Okay, ja mam tak ciekawy. To jest, to jest pół pokoju lego, e, Tak, tak. Czyli no ja tam chodzę regularnie i na Proszę to zobaczyć i docenić. Nie to? był wybrany przeze mnie, dlatego że widziałem go u ciebie. I mi się po prostu spodobał. Wow, piękny, to, to jest super. Ale trudny, ciężki trudny, na maksa. No wow, i tam ta trudny. książka, nie? Jest Ale jeszcze ja nawet ja nie książka. odpakowałem. No. W każdym razie, dobrze, to jedźmy dalej z tą kolekcją, prosimy. Ja tylko powiem, no bo Oczywiście. Już nie chcę ci o... przerywać. Komiksy. Komiksy? No tak, to są ja te mam dwie mimo, szafy. No, mam, mam dużo, ale też zwolniłem masa troszeczkę. Jezu, masa mnóstwo. masa folii. Ja to jest to ciekawe, bo kurde, ty jesteś takim strasznym zbieraczem, czemu mi nigdy o tym nie rozmawialiśmy? No, Komiksów mam mnóstwo. Co prawda, jeśli chodzi o superbohaterów, to mam komiksy tylko o Batmanie. Hmm? Tylko o Batmanie. Albo mam takie tematyczne, graphic novel klasyczne. No, tak jak te wszystkie Invincible. Walking Dead, Invincible, Kaznodzieja. Tak jest. Eee. To nasza pierwsza wiadomość do siebie w historii. Ja ci nie napisałem, że, że, że kupiłem Kaznodzieje z, twoją, z Twojej rekomendacji. Wysłałem ci zdjęcie. Hej. Nie wierzę w to. Ale nie dlaczego pierwsza jesteśmy do dzisiaj w w Naprawdę. Bardzo mi się to spodobało, ale jakoś tak po prostu nie, nie, nie czytałem dalej, bo kiedyś nie pamiętam dlaczego. Jakoś tak po prostu zapomniałem, ale bardzo mi się podobało. To, no chyba to... było tak, że z wymiotowałeś i śmierdziała ta książka, i potem nie chciałem do niej wracać. Teraz sobie przypomniałem. Tak. Dokładnie, coś tak. E, więc mam takie serie, które po prostu wyszły i się skończyły. No teraz kupiłem, y, jak byliśmy w Danii. To pamiętasz? Pamiętam ten sklep. Kupiłem tak. ten, ten sklep nie roz. grzał do czerwoności. <laughs> I widzisz, to już tu teraz sobie słyszy roz. Będę musiała skopiować a, tego truka, A nie. to się okazało. Rozdziałem do czerwoności. Yy, I tam sobie kupiłem takie kompendium. Yy, a no tak. Fables, yy, mm -hmm. baśni, które potem okazało się, że są yy, po polsku. No ale nieważne. Yy, więc nie znam jeszcze systemu, ale kocham zbierać komiksy. Faktycznie mam problem z czytaniem, bo kiedy czytam to. Czuję cały czas, że powinienem więcej czytać książek Więc najpierw ma pierwszeństwo książka no, To taki z takiego wyrzutu sumienia No i potem Ale bardzo lubię komiksy I generalnie no, jest to super medium Które mega doceniam i, I komiksy też w moim życiu były Od bardzo dawna My mm -hmm. kiedyś z bratem Jeszcze w takich czasach Powiedzmy z, z, po wojnie gdzie, gdzie prawo autorskie Jeszcze to było takie dyskusyjna tak. sytuacja Biedne czasy trudne czasy, takie, gdzie trzeba było dokonywać wyborów, to, to czytaliśmy prawda. komiksy też na komputerach, gdzie pięknie mm -hmm. zeskanowane w były. W PDF-ie. Mm -hmm. I, I ja kochałem komiksy. Kocham w ogóle ten sposób opowiadania historii, bo to jest bardzo filmowa sytuacja, nie? Kiedy, kiedy zaczynasz czytać coś i to nabiera rytmu i Oczywiście. tempa, to nagle oglądasz klatki z filmu tak naprawdę. O. Uzupełnia twoja głowa to, co się dzieje między y, obrazkami. No piękna rzecz. Zresztą na przykład The Boys, którym zachwyca się teraz cały świat, a które... No, przez dla mnie seria się wiele straciło, y, jeśli chodzi o ekranizację. No, z każdym kolejnym sezonem dużo traci. Ale pierwszy zrobił na mnie ogromne wrażenie. Znaczy, co prawda, faktycznie ja też poznałem to przez y, serial, natomiast, no, niewiele osób wie, że autorem komiksu, na podstawie którego ten serial powstał, jest właśnie autor komiksu Kaznodzieja. No tak. Proszę no bardzo. Tak. I to prawda. ja sobie czytałem. Y, po tym, jakie jak wrażenie na mnie zrobił yy, serial The Boys, pierwsze odcinki, to zacząłem czytać komiks. No i szybko tak jakby się zorientowałem, że komiks to jest jednak... No, że serial jednak poszedł. Mimo tego, jak jest kontrowersyjny i wydaje się obrazoburczy i w ogóle, no to jednak komiks to jest... Uf, to, jest to jest masakra, komiks. To jest masakra. Powieść graficzna o, jakby, Tak, powieść graficzna. Jakby nie przeczytałem go do końca, bo on jest dziwnie brzydki. W takim sensie, to jest trudny komiks. Mhm. Jest bardzo surowy i brutalny i, i wrócę do niego, ale, yy, no ale jakościowo on przepadł. To jest coś, coś. Komiksy zbieram, tak. Cóż dalej? Jeszcze powiem parę rzeczy. Wspomnienia i emocje. Te kręcia na Zbieram też pęknięcia serca. No i grzeje mnie niezwykle merch yy, jakikolwiek z uniwersum, które kocham, nie? Czyli... Jeżeli, mm -hmm. jeżeli coś jest oficjalnie wydanym, klepniętym przez artystę produktem, jeżeli zespół Everything Everything wydaje merch i mm -hmm. mówi, ta, ta koszulka jest oficjalna, to ja <laughs> jestem rozgrzany do czerwoności. Ja po prostu, jeżeli miałbym kupić nieoficjalny taki produkt, no spoko, ale wiem, że to się popsuje po trzech praniach, a ja piorem mega. Ty mi nawet kupujesz koszulki o Jezu, ludzi, ja, których lubię. No właśnie, no widzisz, nie doszły ty Antidona. Ale Fat Freddy's dropped no no noszę dni parę. bardzo ja zaraz, często. Zaraz się wścieknę, przypomniałeś mi. Zaraz idę tam do, do cła. A, to już zapomniałem. Idę to do ten... cła. E, Pewnie już wróciło do Australii, do CWA, ale zamówię też to. Do cła e, jestem zdenerwowany. E, ale wydaje mi się, że to jest najlepsze, co można mieć na sobie. Produkt, mm -hmm. który definiuje cię jako fana jakiejś rzeczy. Jak ja piję kawę z kubka Fallout, który mam najpiękniejszy kubek na świecie, o! Czy jak ja piję kubek oficjalny z pierwszej części Life is Strange, jak ja piję herbatę z niego czy kawę, to ta, ta kawa jest dla mnie tak ważna. To jest coś innego. Ja, ja piję ją i za każdym razem, kiedy myślę, myślę... kupa mam najlepszy kubek na świecie. Jak ja mam bluzę z Everything, Everything, to ja sobie myślę tak. Każdy, kto na mnie patrzy, myśli, że jestem mega cool. Ludzie hmm. mogą mieć to w, w dupie za przeproszeniem, w dupie, rozumiesz? A ja jestem, ja chodzę, jestem dumny. I to też jest kolekcjonowanie. Ja kolekcjonuję yy, takie rzeczy. Yy. To prawda. Kolekcjonujesz tego I, dużo. I co więcej, noszę yy, merch. To się. nie jest do wiszenia w ten. Ostatnio miałeś Bambino. Ba miałem Bambino. Kocham właśnie... A, a teraz, kiedy robię muzę i moi koledzy i, i koleżanki, i przyjaciele i przyjaciółki, artyści wydają swój merch, ja mogę tak jakby jeszcze Mówię. zrobić taką miłość, że im powiedzieć, zobacz, Darulka, mam dzisiaj... Ja miałem wczoraj skarpetki Dali chciałem powiedzieć! O, jak ja mam dzisiaj, dzisiaj wiesz, wiesz, jakiś tam gorszy dzień, yy, Daria coś tam, yy, wiesz, jak zwykle gada... Ja mogę wysłać takie zdjęcie, że zobacz jaki jestem słodziak, zobacz jaką mam najlepszą bluzę, najlepszej dziewczyny, a ona mówi Dawcia! Co ty masz za bluzę? A ja mówię, A, taką mam bluzę! A ona mówi, a co ty, a ja mówię, a co ty masz dzisiaj za skarpetki? A ona mówi, ja mam takie skarpetki, no i tak sobie robimy serdecznie. sobie płyta. Jezu, dziewczyna pop, czy dziewczyna no. top. O, i to jest ciekawe, znowu zobacz. Mam płytę Dari, dziewczyna pop, niolotpakowaną jako artefakt. No wiadomo. A przesłuchane są deski do oczywiście. deski. Oczywiście. Ja w ogóle kupiłem, bo ta płyta wyszła w trzech y, wersjach. Mhm. Masz trzy okładki różne, więc mam wszystkie trzy. Mam wszystkie trzy, ale mam wszystkie trzy CD i wszystkie trzy winyle. Wow. Ale no, to jest darulka. To jest no po prostu. Ziomek oh, for man. life. Wiesz, jak o co chodzi. Super jest. Więc y, musiałem. Y, więc o to mi chodzi. Merch. Każdy, każdy oficjalny merch z uniwersum, które kocham rozwala mi głowę. Y, od brata dostałem teraz na święta tak piękne prezenty. książki Też merchowe. Tak. Książki, które komentują no, serię na przykład x -com. Boże. myślę, że zemdleje. Albo na przykład... Książkę kucharską z uniwersum Wiedźmina. Robiłeś ostatnie potrawy. Robiłem już dwie potrawy, bo z robiłem gulasz, mm -hmm. tak, y, i robiłem te, tego kurczaka w piwie i w miodzie. Racja. O! Bardzo polecam w ogóle książkę kucharską z Wiedźmina. Jest Wstęp napisał pan Andrzej Sapkowski. Moi koledzy, już teraz mogę powiedzieć, y, pracowali przy tej książce. Mam kolegów. W ogóle? Y, mam kolegów. U Uh, kolekcjonujesz tak. kolegów? Gramy sobie, gramy sobie. Kolekcjonuję pięknięcia, serca Ech. i marzenia i wspomnienia. Wspomnienia o tej frekwencji. Też. Lubię pielęgnować i kolekcjonować wszystkie momenty, gdzie Polska była piękna i byłem z niej dumny. No i, i właśnie z tymi kolegami, właśnie tam sobie gramy w gry I na przykład czasami koledzy robią, pracują. I na przykład efektem tej pracy między innymi ja Mam, chyba umieram, wiesz, mam chyba jakiś zapaść energii. Jakaś niewyobrażalna kolka mi zoba. I to nie ta, którą lubię Bo wiesz, jak za kolką, to ja bym skoczył do jeziora O, jak mnie boli a. Tylko do końca temat, żeby można było przeciąć yy, Piękna książka kucharska z Wiedźmina I, i, I też uwielbiam, właśnie mogę korzystać, a jednocześnie mnie to łączy ze światem, z którego to pochodzi, zembleje. To może ty masz atak kamicy narkowej w ogóle? O nie! Będę miał siki! Będę strzał! Kamieniem! To myślałeś się średnio wtedy. Daj kamieniu. Daj kamienie. Dobra. naprawdę, chcesz jakąś bulową coś? Nie, już wszystko jest ok. Dobra. I teraz chciałem zrobić jeszcze na sekundę, no przepraszam za najmocniej, podsumować y, 90'sy, czyli... Karteczki. Karteczki witamy. To, była, to był początek mojego kolekcjonowania. Ta Zosy. No Ta Zosy, to, ty to, 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 to kolekcjonowałeś? Ja właśnie nie. Ja zbierałem ale by były one. Star Warsowe i zbierałem pokémonowe. Pokémonowe może. I. Karty z Geo. Dragon Ball. Zbierało się, tak. Jak jeszcze karty z I Jeszcze kukuruku. były takie. To kiedyś było takie czas. Dragon Ball. Znasz. To tam były karty z Cheerio i były w Chipikao. Pamiętasz, Chipikao? Tak. Chipikao! Tam były naklejki do takiego albumu z Dragon Ball. To Jezu. Też zbierałeś. O Jezu, jak ja chciałem. tylko Karty telefoniczne. Przepraszam? Karty telefoniczne były zbierane? Ja zbrałem karty telefoniczne z papierzem, były najlepsze. Nie żartuję. Z papieżem. Pamiętam, miałem taką. Ostatnio, ale Polakiem? z Użyłem. Polakiem, no, no, jakim innego papieża. To już był ostatni kawałek dla ciebie zostawiony. E, ostatnio ten. Ale motyw... zmieściłem, żeby pół zrobić. Zasugerowałem jednemu scenarzyście, Mateuszowi Płoszek, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, go bardzo lubię. E, I on tam pisał o kartek telefonicznych, a ja mówię, a dajmy z papieżem. Bo ja pamiętam takie coś. I do, do dzisiaj można je kupić jakąś masę pieniędzy na, są na wszystkich takich tych rzeczy. Zbierało się karty telefoniczne, to było fajne. Mm. No nie wiem. Natomiast powiem ci tak, że jak słuchałem twoich um, tych y, kolekcji, to nie miałem przy żadnej z tych rzeczy takiego zastanowienia się. O kurde, to dziwne. Dlaczego akurat to robisz, a nie coś innego? Natomiast świat jest pełen takich rzeczy. I pomyślałem, mo można by było pomyśleć, okej, okay, no to są pewnego rodzaju wariactwa, w związku z tym, no, jak ci tutaj niektórzy naukowcy twierdzą, że to może, chociaż nie musi oczywiście, ale może być jakiś rodzaj zaburzenia, no to, no to w ogóle trochę niebezpiecznie. Ale cóż się okazało? Słuchaj, czytam sobie o tych kolekcjach. W czy ty wiesz, co kolekcjonuje Steven Spielberg? Steven Spielberg? Kurde, chciałbym coś strzelić. Dobra, Myślę, że opowiedz. nie strzeliłbyś, a jakbyś strzelił, to w coś. To, to jest taki rodzaj, moim zdaniem, czegoś dziwnego, ale nie takiego, że. sobie się. Nie. Chociaż akurat możliwe, że za chwileczkę powiecie, że to właśnie do tego służy, ale. Steven Spielberg ma jedną z największych kolekcji na świecie. I ta kolekcja jest w jego głównym domu, ale biorąc pod uwagę, że trudno się odwiedza taką kolekcję, no bo nie wpadniesz do Stevena Spielberga na hata i powiesz, ej, chcę zobaczyć swoją kolekcję, to 100% jego kolekcji jest w wirtualnym muzeum, które jest stale rozwijane i stale pielęgnowane. Uwaga! Steven Spielberg kolekcjonuje torebki na wymiociny z samolotów. I ma ich. 3161 unikalnych takich torebek, których każda z nich ma swoją datę, kiedy zrobił, opis zrobiony. Sporo. Sporo powiem. I powiem ci tak: no, czytam o tej kolekcji i myślę sobie troszkę dziwne skąd motywacja do takiego zbierania? W sensie, dla, dlaczego to? Nie, no niektóre z nich są piękne, zobacz. Adria to chyba jest ta firma, która robi przyczepi kempingowe. No piękna. O to jakaś czeska, czeski, zawsze śmieszny, nie? lacho lacho zaupatewse, wase, wizikę terzave. No co to jest? Może to jest jednak. No fajne, co ty, co ty na to? Czy nie? Czy, 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 czy creepy? Creepoza? O, Ale świetna. Taka, która możesz sobie połączyć kropki i wtedy wyjdzie ci rysunek. Jak się nudzisz w samolocie, możesz. Chyba zaczyna je zbierać. No i, i co myślisz o czymś takim? Dziwactwo? O, a jest jeszcze pan, który y, znany jest z tego, że przebił Stevena Spielberga. Pan ma 6290 takich, czyli jeszcze raz tyle ma tych kolekcji. I, i, i no i no, jak musi kiedykolwiek zrobić niedobrze, no to jest, jest, jest kryty, nie? No co, 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 co. Dziwne. Dziwne, nie? Znaczy. Że to akurat to. No bo takie autografy, to jest rzecz Przodzimy taka, która... że faktycznie, myśląc o moich. Kolekcjach to są. To jest konsekwencja moich zainteresowań i hobby, i rzeczy, z których korzystam i których używam w życiu. No właśnie. A, a, a tu jest. A on po prostu ewidentnie to zbiera. Zupełnie nie, nie ma użyteczności w tym wszystkim. No może ja nie jestem kolekcjonerem. Myślę, że jednak jesteś. No, a zwłaszcza na przykład, jeśli chodzi o powieści graficzne, to tym bardziej. Ale, ale, ale... widzisz, no, na przykład, ta numizmatyka, czy takie rzeczy faktycznie to jest tak, jakby odseparowane od twojego życia, coś, do czego masz wgląd, głównie. Z kontekstu tego, że. Ale nie, no ja, ja czuję się jak zbieracz tych rzeczy. Ja chcę mieć ich więcej. Ja chcę, chcę pokazywać to Wiem. światu. Ja chcę, ja chcę, żebyś ty do mnie przyszedł. Ja ci bym Jest jakaś tam spójna zobacz, myśl z tym związana. Tak. No ale zobacz. Na przykład mamy tutaj do czynienia z panem. Znowu no, tutaj damy na, na ekran. Puszki? Pan zbiera puszki po Coca-Coli. I, I to, jest, to ja. Ale to jest. zwróć uwagę na to, że. W alternatywnym świecie. To jest rzecz, która ewidentnie. Jakby dominuje w jego życiu. On ma masę tych puszek. W sensie jego mieszkanie wygląda jak. Jakby był zapuszkowany. Co mamy dalej? Pan zbiera artefakty powiązane z McDonaldem wszelkiego rodzaju. No i teraz mamy tutaj panią, która zbiera na przykład e, naklejki a... z bananów. To a, jest akurat super, super pani. słodkie. Pani no. ma jest. A jak ty byś miał taką kolekcję tych, tych puszek, a ja bym zabrał ci puszkę. To jakbyś, ale jakbyś zabrał jedną puszkę? czy jedną jedną puszkę a ja jak jedno... ja bym, a jak ja bym y, Tobie y, nie, jak ja bym... <laughs> trzeba kurwa umyć, nie, ale myślałem to, o tym długo to jest trudne to, to jest, jest trudne <laughs> ale bym <laughs> fajnie myślisz. fajnie y, pan zbiera pachołki pachołki Ty. drogowe i ja widzę gdzie jeden schował o oh, Jezu <laughs> pan siedzi na nim tak pan, to jest jego ulubiony Panny się szczyci tym, że żadnego nie ukradł. Wszystkie zostały zabrane Kupy? konsensualnie. A. No tutaj na przykład pan zbiera ostre socy, no to, to no nie, nie. Crazy Home Production robi to samo. O, ale czapki policyjne, ciekawa kolekcja. To jest um, dla mnie uzasadnienie. Gumki. Nie, ko nie kondony, <gum> tylko gumki do Rabel? bazania. Wow. Mm, o, drapaczki. Po plecach? Tak. Mydło pani zbiera, o, różne fajne, mydła ze świata. Mydło. o nie. Artefakty ze 100 jededalbatynczyków. No kripoza na max. No to moim jest zdaniem. już taki, no Czy do zębów? Jak kwalifikujemy? No i to jest sytuacja taka. Pan, który zbiera, on prosi znane osoby, żeby napisały jego imię i nazwisko. To jest ciekawy pomysł. To jest pomysł. O, pan zbiera biustonosze. O, ja zbieram to, co biusto noszą. <laughs> Nie. Karty Joker. Ja, ja zbieram to, co, co biustonosze noszą. Retarded grandfather Richard Jones has Nie been crazy about retarded, nails. retarded, tylko retired. O, oh, ok, sorry, przez przypadek. E, on jest, on jest, e, on jest, e, zbiera paznokcie. No to jest, What? no to jest reti retired, czy jednak... Pan ma 3000. tysiące... Paznokci, które zbiera przez 50 ale lat. jak to a, paznokci? A, a, nie chcę znaleźć. On, on zbiera różne, ale chciałem ci pokazać pana, który zbiera swoje. O, i on jest na przykład dumny z tego, z, no to... Nie mam rady. to. Popatrz mu w oczy. Popatrz mu w I Zobacz tego. Tak. No, czy nie, ten. Pan no, w, w, nie, <laughs> jestem wściekły. Proszę cię. Dobrze, już go schowałem. No, ale, ale co? No, no, i, no i czy to jest. O, ale na przykład to jest spoko, takie Spielbergowe, czyli zbierają e, o, znaczki, wywieszki nie przeszkadzać z hoteli. To jest zajebiste. To, to nawet fajne. Ale no niektóre z tych rzeczy idą w złą stronę. No przepraszam bardzo ludzi, którzy zbierają na przykład rzeczy powiązane z menstruacją, tak jak ten pan, który jest ewidentnie z tego dumny, że ma w swojej kolekcji no masa takich rzeczy. No rozumiem, że menstruacja to nie jest rzecz, której, której powinniśmy unikać i w przestrzeni publicznej tam mówić po cichutko, no, ale jednak zbieranie takich rzeczy, to już dla mnie ten pan, który zbierał w, w, na przełomie XIX i XX wieku y, godzi, głowy y, Maorysów, którzy tatuowali sobie głowy, no to, to już dla mnie on jest trochę normalniejszy niż ten y, y, od paznokci na przykład, nie? Zbierał głowy? O, no tak, tu masz zdjęcie pana. Pan zbiera głowy, żywe głowy, znaczy już nieżywe, <noise> ale, ale kiedyś były. Ludzkie żywe. Ludzkie głowy? Tak. No. A to jest taka, powiedziałbym, zmieniająca się w czasie pasja. Czy on je mumifikował? Dobre pytanie, bo te głowy są, zobacz, zwróć uwagę, w czasie. To są prawdziwe głowy stanie. na rozdędziu? Tak, 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 o, to Chrystus są prawdziwe pan. głowy. To taka rycina? Ten pan zbiera Francuzy. Czyli klucze o. francuskie. Tak jak Rosjanie. Tak jak Rosjanie. Małe łóżeczki zbiera pan Ale jest polityczny. Taki świadomy, że Rosja ma, wiesz, kontroluje Francję. Ale chyba nie. No, to bardzo dobrze trafiłeś. To zawsze się mówi o takiej pomoście, że Francuzi inklinacje mają w stronę Rosjan, bo to naturalna przeciwwaga dla Niemiec, prawda? Więc o, Moby jest posiadaczem jednej z największych kolekcji perkusji elektronicznych. To jest twój typ kolekcjonerstwa. Coś tam sobie się użyję, ty, użyje, ja sobie... Tak. Tak, Dokładnie, to jest to. No, Kupuje. No ten o, pan ten tutaj pan. po raz poja pojawił się, on dalej on, siedzi on, na tym pachuku. On pachunku. nie z tego nie, on lubi siedzieć na tym na tym. Pachunku. Zbieranie lalek trochę mnie przeraża. No nie, no o, o takich rzeczach są filmy, no. To prawda. Przecież ten pan to potem... Te lalki chodzą, on straszy. O, tutaj puszki, no to tutaj mamy... A, a <laughs> wiesz, co by mi się podobało? Jakbym zbierał na przykład opakowania po zupkach chińskich albo coś takiego. Teraz mi się tak zamarzyło. O, Ale widzisz, czyli to jest taka... Takie kolekcjonerstwo, które trochę mi komunikuje, wiesz co? Mhm. Mi komunikuje coś takiego. O Jezu. Pan miał kolekcję 2000 tysięcy tabletek Ekstazji w różnych kształtach, oh, niestety wow. ukradziono mu je oh, po 20 wow. latach. O oh, nie! Tak, 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 straszne. Nie, nie zobaczyłem, co tam no, było. Może i dobrze. A co tam było? Może odczytam, żeby nie pokazywać tego. Uwaga. To najbardziej obrzydliwa ze wszystkich kolekcjach, donosi fakt.pl. W słoiku kolekcjoner zbierał wszystko, co najgorsze: koci, mocz, kurzą, krew, kału, ludzkie zęby czy martwy pisklęta. Po pewnym czasie toksyn w środku było tak wiele, że wszystko uległo roztopieniu. No to to, to, to już jest choroba, no, przepraszam, no tak, no, zaburzenie. O, potem no, pozwoliłem się na, sobie. Na, na, na tych się ogląda takie seriale o tym. Tak. Ale wiesz, co z mi chodzi? No że no. Ten rodzaj kolekcjonerstwa trochę mi uderza w takie coś. Chciałbym być w jakimś sensie wyjątkowy i chciałbym wręcz patologicznie trochę wyróżnić się z, z otoczenia i chciałbym robić coś tak intensywnie, mm -hmm. tak wytrwale i wybrać pozornie niespotykaną nie, nie, nie taką spoza Głównego nurtu zbieractwa, rzecz, żeby faktycznie po prostu, żeby to było o mnie. Ja zbieram wyjątkowe rzeczy, nie? Że to jest dodatkowa element wyróżniający rzecz, ciebie, tak? ciebie w twoim Jasne. życiu. Nie? Że na przykład że, ty... A wiesz, że on. Tak. Y... anielski zbiera... głos, niesamowita maczuga i, mm, i zbiera coś. No. Cały ten. Ale, <laughs> mm, ale właśnie. I, I mówię, że jest coś złego. Ja też całe życie chcę być wyjątkowy, no ale w końcu się dowiedziałem, że jestem WWO. Mm, Więc... Właśnie, wysoko wyjątkowa osoba. Tak. Yy... Ale teraz, yy... no bo. Ewidentnie jest różnica między tym, co my zbieramy, kolekcjonujemy, a tym, co tutaj, no właśnie. w tych artykułach zobaczyliśmy. A miałeś coś takiego, co by było tak specyficzne, jak ci ludzie robili, i że o tym kiedyś myślałeś, albo nawet byś chciał? Może, yy, tak jak teraz mówisz, to taką rzeczą, którą bym chciał zbierać, na przykład, to są zapałki, Opakowania po zapałkach zapakowaniu. A to teraz już coraz trudniej by było. Tak, bo mi się to kojarzy z filmami. Minoir, noir, bo zawsze. W trzeba... tym, gdzie tam tak. do jakiego klubu pójść, to tam się na. O, znalazłem zapałki. Z Blue Note. Tak. I w Blue Note... No to, w trzeba Blue wypytać Note. barmana, on nie chce mówić, ale może Co? to cię przekona? Może to cię przekona. Hmm. Pogadamy z tyłu. Tak. I tam ta muzykę. Tak, no ta to pięknie. Wow. I, ta, I taka pani, tam y, ze środka słychać ten pieprzony ten pieprzony wieczór nie chciał się skończyć zapytałem Bermana czy widział tu Jessica widziałeś tu Jessica? może widziałem, może nie znasz George George'a Bush'a? M może znam, może nie. Czekaj, kurwa, nie wiem kto jest na banknotach. <grym>, ale Bush naprawdę nie. Washington, George Washington? Benjamin Franklin jest. Jaki to jest ba banknot? Nie Chyba spustka. Ale co jest na 50? <grym, <grym, ty się chcesz dowiedzieć? Kur... Czekaj, się targować. Nie, nie z tobą rozmawiam, jestem <grym>, Kto jest na 50 PS? Washington jakiś? Poczekaj, a jest jakiś banknot 50 dolarów? Na pewno. Banknot? Banknot? 50 dolarów? No. Jest taki banknot. Kto tam Ani Hamilton w ogóle? Czekaj, że sprawdzę? Było już sekundeczkę, ale kurde, to jest długi film powiem ci. Kto To tak. Chyba jest ten ziomek. Czekaj, to, nie, to jest. Pisane? No i właśnie. Dobra, sorry, sorry. <laughs> właśnie widzę. Kto jest na banknocie 50 dolarów? Jest tam na tym banknocie 50 dolarów. Ulises Grant, przepraszam. Na pewno, dobra. Może Ulises Grant Cię przekona? Hmm. Oh, to chyba był ten. On był. Poczekaj, poczekaj, mam za odpowiedź. odpowiedź. Uwaga, 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 jakoś się upewnię, 100%. Czy dobrze pamiętam? E... O, poczekaj, momencie, w sekundeczkę. E... On chyba był generałem w bitwie wojnie domowej. On był chyba po stronie północ. Ej, szkurde. Wydaje mi się, że on był północy, ale no dobra. Byłem za południem. To może Franklin. To mój ulubiony wynalazca. Gdzie jest Mona? Tam. Dzięki wielkie. Niesamowite. <laughs> to, to jest dokładnie to. Wierzchoł się skończył. Wow. Piękno tak. Spędziłem ten, ten go z Moną. Hmm. A do zapomnę zapachu i rudych włosów. Mona. Mono do. Czemu nie oszukałaś? Obudziłem się skutykaj tankami. Przypięty do grzejnika I kozy. Cała <laughs> mona. Cała moda. <laughs> Cała moda, <laughs> Cała moda. To... moda. <laughs> wow. Aleksander Hamilton jest na dyszce. Na dyszce. Tyle się chłopak naśpiewał. A tylko 10 dolców dostał. Dobra kochani. opowiedz no. mi o sobie. jestem barmanem. Przez całe życie jestem barmanem. Czy chyba ja powiedzieć o sobie Radku? Tak. No to tak, nazywam się Hej, mam na imię Radek, od 25 lat jem dolargan. Czy jestem <grystu> do... <grystu> dolarganie? No, i to głównie to jest to, nie? Czy ja mam jakąś kolekcję? Zbieram uśmiechy ludzi, z którymi się spotykam. <grym> ja zbieram jeszcze wizyty w teatrze. I zbieram jeszcze myśli filozofów. I zbieram jeszcze generalnie dobro. Wiesz, dobro się żywie. Dobro cię pasjonuje. I zbieram dobro. Jak przychodzę ulicą, to poluję i kolekcjonuję dobro. <grym> Jak ktoś komuś ustąpi miejsca w metrze, to ja to zbieram. Albo jak jest dobrograne, wiesz? A zła się nie tkna. Nie tkna się zła. Jesteś wyjątkowym człowiekiem. Naprawdę, nie, nie, nie. Powiem ci. Znajdą jakie nagrałem. <laughs> się tak śmieję dzisiaj. Bardzo serdecznie. I, I teraz tak. Jakie by tutaj zadać pytanie dzisiaj, po dzisiejszym odcinku, widom naszym? No powiedzcie tam, co kolekcjonujecie. O, nie wpadłby w to. Nie wpadł. e, to jest fajny pomysł. Czy to jest przywilej po prostu swobodnego człowieka, czy każdy może kolekcjonować coś? Przecież tak. w teorii kolekcjonowanie nic nie kosztuje. Można kolekcjonować nawet myśli. Albo powiedzmy, relacje na stories ulubionych celebrytów. O, straszny, straszny taki mrok. Jeśli ktoś kolekcjonuje na... No nie, no, przepraszam, ja nie chcę. No wiadomo, ja ale jeżeli ktoś. No to, to jest To straż. już niech stoi poza tym porodnicza, po teatografie. Tak, tak. To już, tak. To, już, to już naprawdę będzie. Powiem ci. E, Słuchajcie, pamiętajcie o tym przede wszystkim. Każdy przejaw kolekcjonerstwa jest, to jest zaburzenie. <laughs> Więc jeżeli ktoś coś kolekcjonuje. To znowu polecamy, tu takie mamy psychologiczne ostatnie wszystkie. O, odcinki. to prawda. Polecamy się skonsultować ze specjalistą, tak, jeżeli póki jest jeszcze że to czas. na przykład yy, utrudnia życie, albo ktoś na przykład z waszych <laughs> bliskich mówi: Słuchaj, musisz przestać. <laughs> to prawda. To jest niezdrowe, to jest dziwne. No. Musisz o tym pogadać z kimś, kto się na tym zna. Yy, a tak serio, no warto zawsze wiedzieć, skąd coś się bierze, skąd taka kompulsywna potrzeba yy, wychodzi, chyba że tak jakby, tak jak w naszym przypadku, kolekcjonujecie rzeczy zdrowo, czyli macie zdrowe relacje z przyjaciółmi, yy, albo z bliskimi osobami, po prostu lubicie coś wam sprawia przyjemność, frajdę, to jest wasze hobby i po prostu lubicie być tego bliżej, inwestować w to, to się może wam po prostu przydać do tego, by życie przeżywać pełniej, tak? A o to chodzi. Tak jest. No. Tak. Fajnie powiedziałeś. Nie popsuję tego żadnym jakimś takim, wiesz. Jak kolekcjonuję też na koniec tylko powiem, że czołgi. <laughs> Wow. To jest taka powiedziałem najdroższa moja pasja. Wow, świetne. Powiem ci, że, że bardzo mi się to podoba i trochę mi to przypomina taką sytuację, która kiedyś e, miała miejsce, chyba. E, chyba. E, ty to też powiedziałeś, bo tak, ty jesteś, tak. widzisz, co byście kolekcjonowali, gdybyście mogli kolekcjonować cokolwiek byście chcieli, to ty powiedziałeś. nie? Brylanty? No bo Ktoś, <grylanty> ktoś powiedział, ej, a mogę. A mogę coś tam? I He headmaster gry powiedział, nie no, cokolwiek. I ktoś powiedział: -h -h Typu, to ja, bym, to ja bym chciał kolekcjonować coś. No, Taka Właśnie. normalna rzecz, tak. typu kubki, tak. czy, ale, ale trochę więcej, ale coś takiego. Ja mówię, więcej niż. Co? Mniej niż samoloty, więcej niż. M więcej niż mleko, mniej niż mniej samolot. Samolot, tak. a ja A to ja bym chciał ja mówię, ale to można cokolwiek? No tak, cokolwiek. To ja bym chciał kolekcjonować diamenty. Brylanty. Nawet mam tu zapisane tą relację. Ja powiedziałem, że karty telefoniczne, właśnie to byłem ja pierwszy, a ty powiedziałeś, że brylanty, a Natasza chyba powiedziała, że Rolexy. Tak, a wydaje mi się, że A potem był jeszcze... F-16. F-16. F-16 i rakiety NASA mam jeszcze napisane. To są takie kolekcje, które ja bym mógł kolekcjonować w całym. śmieszne rozmowy. Zawsze się śmiejemy, a nigdy nie płaczemy. To prawda, i warto naprawdę, polecam Wam kolekcjonowanie. Ja kolekcjonuję takie momenty. Ja je zapisuję, kolekcjonuję. Jestem kuratorem. Uwaga, na przykład inna sytuacja z mojej kolekcji. Proszę bardzo. Borys przychodzi do mnie i mówi: Tato, a wiesz, co to znaczy KMB? No... Tak, Kacper Merchild Baltasar. Borys wybucha śmiechem, bo myśli, że to jest żart, i mówi, tak, chyba. Nie, no to. KMB to znaczy KFC, McDonald's i Burger King. I to mnie kompletnie rozwaliło, bo dla niego to jest jakiś Kacper Merchild Baltasar, co za bzdura. To jest KFC, McDonald's i Burger King. Ale ładnie. I tak, Kolekcjonuję takie momenty, Polecam kolekcjonowanie i bo się zapomina takich rzeczy, kurczę, potem to się zapomina. Ja to wszystko pamiętam. A potem potem używam i jestem geniuszem. Nocny spliw, pseudonim dla rapera, to ty? Tak. Fajne. Widzisz, to ty jesteś podstawą mojego sukcesu. <grym> Nie, nocny spliw to chyba wymyśliliśmy jakoś razem, jak je A, o tym. pamiętam, też było ciepły wie wieczór. <grym> Ale zdanie, czy to jest przypadek, czy już Bóg, to ty? Wow, chciałbym. No więc misiaczki kochane, komentarz z obowiązkowy, robić? Jeśli jesteście już do tego momentu, dotrwaliście to już naprawdę. Dzisiaj najlepsze odcinki, fajnie, żeby był Mid-Season Break. Bo się za sobą trochę heź I, i, z... i teraz jest bardzo fajny take. <grym> tak. O, misz kofonia. kakofonia! <grym> I tak tutaj y jest nasza kochana, wstawi zakończenie. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa na koniec. Subskrybuj ten podcast i oceń go, jeśli masz taką możliwość, w swoim serwisie streamingowym, bo tego typu aktywności mają naprawdę ogromne znaczenie. Prawda, Dawid? Tak. Zaśpiewać coś? Tak, prosimy. Nie. No dobrze, to powiedz coś. Coś śmiesznego? Powiedz coś śmiesznego. Wygwizdował. <grywa> <grywa> <grywa>